Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam już do naszej zabawy. Jeżeli jesteście przed telewizorem, to bardzo prosta zagadka na rozgrzewkę, zagadka dla wszystkich. Myślę, że zaraz wpadnie do mnie do studia jedna osoba, która skojarzy imię, które kończy się spółgłoską N. Literka N musi być na samym końcu, co będzie wcześniej. Mam nadzieję, że wy mi powiecie, słuchajcie, imię jest tak popularne i tak łatwe, tak proste i tak piękne, że myślę, że błyskawicznie wpadniecie na prawidłową odpowiedź. Czekam już na jedną przygotowaną osobę, której mam nadzieję stówkę zapłacę. Zobaczcie, że gramy o stówkę już od samego początku. Zazwyczaj reżyser proponuje nam mniejsze pieniądze, ponieważ zagadka, no pierwsza zagadka jest to, umówmy się, najłatwiejsza i każdy powinien mieć jakąś propozycję. Myślę, że akurat tę zagadkę błyskawicznie znajdziecie, wyszukacie imienia, a ja szybciutko przypominam zasadę. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz, dzwoniąc pod nasz numer, a szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcenagród.com. No dobrze, kochani, ja teraz szybciutko czekam na pierwszą osobę. Spodziewam się, że tę zagadkę rozwiążemy. No, kto wie, może nawet z pierwszym telefonem. To jest możliwe, kochani, jeżeli nie będziecie kombinować, nie będziecie szukać za daleko, to jestem przekonana, że jest nawet przed telewizorem osoba, która właśnie tak ma na imię. Słuchajcie, już wam od samego początku dużo podpowiedzieliśmy. Wiecie, że chodzi o panów, to znaczy o imię męskie. Wszystkie żeńskie imiona odpadają, skupcie się na imionach męskich i szybciutko wybierzcie numer 704 304 304. Troszkę tutaj trzeba pokombinować, bo to jednak nie jest pierwsza litera, to jest literka ostatnia, więc jeżeli ktoś z was skojarzy, to myślę, że będzie mieć prawidłowe rozwiązanie, bo tych imion, które kończą się spółgłoską N, nie ma strasznie dużo, więc teraz na pewno ktoś przed telewizorem jest, kto tak ma na imię, czy ktoś, kto o takim imieniu myśli. Tych imion jest naprawdę garstka, a to jest bardzo popularne w Polsce imię. Czy ktoś to imię znajdzie, czy ktoś je odszuka? Stówka do zabrania, kto mi poda imię z naszej koperty? 704 304 304 to numer telefonu, który błyskawicznie należy wybrać z telefonu komórkowego bądź z telefonu stacjonarnego. Błyskawiczna stówka dla jednej przygotowanej osoby. Kto ogląda program? O, kochani, szybciutko, stówka do zabrania, 704 304 304. Jeszcze raz przypominam numer telefonu, męskie imię, które kończy się literką N. O jakie imię może chodzić? No właśnie, kiedy, kochani, zaczynam się zastanawiać, to muszę wam powiedzieć, że pierwsze imię, o którym pomyślałam, to jest imię mojego reżysera. Reżysera, który właśnie dzisiaj układał tę zagadkę, ale czy to jest to imię, to nie wiem. A może ty znasz imię reżysera albo skojarzyłeś jakieś inne męskie imię? Jeśli tak, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Sprawdź, bo naprawdę popularne dzisiaj imię w kopercie, więc jeżeli masz jakiś prosty pomysł, to szybciutko wybierz numer. Kochani, jestem przekonana, że każdy przed telewizorem zna mężczyznę, który ma tak właśnie na imię. Może twój chłopak ma tak na imię, a może to jest taki malutki chłopczyk, kochani, nie wiem, może czyjś synek, a może jesteście, drogie panie, ciociami, czy panowie wujkami takiego chłopca. Na pewno szybciutko wpadniemy na prawidłową odpowiedź. Ale co się dzieje? Nie ma jeszcze ani jednego telefonu. Czemu nie słyszę ani jednej osoby? Czy jest ktokolwiek, kto ogląda program? Czy jest problem z tą zagadką? Czy nikomu nie udało się naprawdę znaleźć męskiego imienia, które kończy się na N? No widzisz, mówiłam ci, że to wcale nie jest taki prosty pomysł, że może być troszkę problem z rozwiązaniem tej zagadki. Może z tą ostatnią literką? No gdybyś dał pierwszą, to myślę, że już bym miała mojego zwycięzcę, już bym miała przynajmniej telefon, próby rozwiązania tej zagadki, a w tej sytuacji to jednak widzowie muszą troszkę się skupić, pokombinować i troszkę czasu też tej zagadce poświęcić. Kochani, kto skojarzył, kto szybciutko wybierze numer? Jesteś przed telewizorem, masz pomysł, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz 704 304 304 i podaj mi swoją odpowiedź. Imię, które kończy się literką N. Jesteś przygotowany, czy jest, kochani, jedna przygotowana osoba przed telewizorem? Wielka szansa naprawdę, że wielka, że jedna osoba, ta pierwsza osoba, która do mnie do studia wpadnie, po prostu zgarnie stówkę, bo słuchajcie, no naprawdę tych imion dużo nie ma, a też wydaje mi się, że wielu osób przed telewizorem również. Kto ma pomysł, czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Szybciutko. Imię męskie, które kończy się literką N i jest telefon. Halo, halo?
Tak, słucham. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Marcin. No piękne imię, piękna odpowiedź. No Marcin to imię mojego reżysera, więc chyba mi w tym momencie najbliższe, ale jeszcze nie o Marcinka niestety chodzi. Marcin wędruje na naszą tablicę. Marcin. No myślę, że Marcin to było to imię, które po prostu od razu wpadłam na to imię, bo reżyser ma właśnie tak na imię, ale imię z koperty jest naprawdę równie znane, równie popularne i jeżeli tylko uda Wam się znaleźć jakąkolwiek propozycję męskiego imienia, które kończy się literką N, tak jak Marcin, to nie czekajcie, tylko szybciutko się do mnie zgłoście, bo naprawdę mogłam usłyszeć z pierwszym telefonem imię z koperty. Jeszcze się nie udało, reżyser niestety nie schował w kopercie swojego imienia, no ale może zaraz wpadniecie na to imię, którego szukamy. Może z drugim telefonem w związku z tym się uda. Czy ktokolwiek z Was myślał o innej propozycji imienia? Masz pomysł? Nie trać czasu, szybciutko wybierz numer, pochwal się swoją wiedzą i zabierz 100 zł. Kto powalczy? No skoro nie Marcin, to... To musi to być... Kochani, szybciutko. 704-304-304. Jeżeli masz pomysł, nie trać czasu, błyskawicznie wybierz numer. No inny pomysł niż Marcin, ale tak samo popularny. Kochani, kto skojarzy? Masz pomysł? Szybciutko, kochani, nie traćmy czasu, niech jedna osoba szybciutko wybierze numer, jeżeli oczywiście jest przygotowana, znalazła męskie imię, męską propozycję imienia, która kończy się literką N, niech szybciutko się do mnie zgłosi, dobrze? 704-304-304, ja cały czas czekam na... No i może się właśnie doczekałam, dzień dobry. A witam. A witam pana bardzo serdecznie, poproszę o odpowiedź. Alan. Alan, no piękne imię, ale muszę panu powiedzieć, że Marcin podoba mi się zdecydowanie bardziej. Może dlatego, że żadnego Alana nie znam, to Marcin zdecydowanie no, bardziej jest w moim typie. Kochani, żadnego Alana nie znam, ale Alan jest to też imię troszkę chyba za bardzo skomplikowane. W związku z tym, że go nie znam, to chyba nie jest zbyt popularne. Słuchajcie, prawda jest taka, że znam osobę, która ma... Tak na imię. Powiem więcej, kochani, panowie z reżyserki, wszyscy panowie z reżyserki znają osobę o tym imieniu, więc to imię jest naprawdę bardzo popularne. Nie zastanawiajcie się zbyt długo, tylko po prostu wpadnijcie na coś prostego. Alan, no to jest takie imię, piękne imię, oczywiście bardzo mi się podoba imię Alan, ale no kochani, chyba takie dosyć... mało popularne, takie bardziej wyszukane imię, takie troszkę reżyser mówi celebryckie, no tak kojarzy nam się rzeczywiście z synkiem Edyty Górniak, tak skojarzyliśmy, pozdrawiamy oczywiście, ale jeszcze nie, kochani, jeżeli macie jakiś inny pomysł, to szybciutko wybierajcie numer. Udało wam się jeszcze coś znaleźć? Słuchajcie, kto jest przed telewizorem, bo przed chwilką trafił do mnie do studia pan. Wcześniej usłyszałam też jeden telefon, wiem, że dwie osoby oglądają program, a czy ktoś jeszcze jest po tej drugiej stronie, czy ktoś jeszcze jest przed telewizorem i chciałby powalczyć o 100 zł? Czekam na jedną przygotowaną osobę. Jeżeli jest jedna osoba, serdecznie zapraszam, kochani, 704-304-304 i jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Moniko, może to będzie Albin? Ojej, a zna pan jakiegoś Albina? Znam. Zna pan? Nie. No właśnie. A niech pan poszuka wśród swoich znajomych, wśród rodziny, wśród bliskich osób, a może ma pan synka na przykład, może syn właśnie ma... Kochani, naprawdę, czasem bardzo trudno jest znaleźć nam coś, co jest najbliżej nas. Dzisiaj w kopercie jest bardzo popularne imię. Słuchajcie, tak samo jak imię Marcin, to jest najlepszy pomysł, naprawdę. Każdy zna jakiegoś Marcina. Ja pamiętam, że kiedy byłam w klasie podstawowej, to nawet Marcinków było dwóch. Później jeden zmienił nazwisko. Marcinków bardzo serdecznie pozdrawiam. Teraz też z Marcinkiem pracuję, a i też czasem od czasu do czasu zdarzy mi się pracować z innymi Marcinami. Kochani, pomyślcie i poszukajcie wśród tych imion bardzo popularnych, ale oczywiście brawo dla pana. Wyszukał pan ładne, piękne imię Albin. Bardzo, bardzo wyszukane. Nie wiem, fredrowskie imię chyba. Troszkę mi się też kojarzy z bajkami, nie wiem dlaczego. Kochani, za trudne, zdecydowanie, za wyszukane imię. Jesteśmy bardzo blisko prawidłowej odpowiedzi, bo tych imion męskich, które kończą się spółgłoską N,
śluby panieńskie, no właśnie. Z tych męskich imion, które kończą się właśnie spółgłoską N, naprawdę nie ma, kochani, strasznie dużo. Udało wam się znaleźć trzy propozycje, trzy imiona męskie. To nie jest jakieś takie, kochani, książkowe imię, które jest ukryte w kopercie. To jest naprawdę bardzo prosty pomysł, bardzo popularna propozycja. Za tę propozycję płacę komuś z was stówkę. Naprawdę liczyłam, że z pierwszym, drugim, trzecim telefonem tę zagadkę rozwiążemy, ale troszkę za bardzo kombinujecie. I tych dwóch panów, którzy przed sekundką do mnie do studia trafili, naprawdę bardzo będziecie panowie zaskoczeni, kiedy ja otworzę tę kopertę, bo sami złapiecie się za głowę, skąd wam ten Alan czy Alvin do głowy przyszli. Pomyślcie o bardzo popularnych propozycjach imion. Jeżeli uda wam się znaleźć coś naprawdę prostego, to nie czekajcie, tylko szybciutko się do mnie zgłoście, dobrze? Stówka do zabrania, kto po tę stówkę się zgłosi? Czy kto jest kolejny gracz? Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Halo. Halo. Jakie to imię? Tam. Tak, słyszę. Jakie to imię? A jakie to imię? Nathan. No bardzo ładne imię, Nathan. Kochani, ale ja żadnego Natanka nie znam niestety. Nathan, no świetna propozycja, świetny pomysł. Aja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 j
Słuchajcie, no ja staram się was jakoś doceniać, a reżyser krytykuje. Kochani, jestem z wami, ale trzymajmy się tych naprawdę prostych propozycji. Jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, bo niedawno, no czuję tak, że dosyć niedawno spodziewałam się córeczki i szukałam w słownikach imion, szukałam w jakichś tam książeczkach propozycji. I muszę wam, kochani, powiedzieć, że wydaje mi się, że kiedy mężczyźni szukają imienia dla synka czy córeczki, nawet jeżeli szukają, to nie szukają wśród tych propozycji. Drodzy panowie, czy swojego synka nazwalibyście Alan, Alvin czy Nathan? Jestem bardzo ciekawa. Myślę, że najprędzej Marcin. To jest chyba taka najbliższa wam propozycja. No ale może się mylę, może byłoby zupełnie inaczej. Kochani, o gustach się może nie dyskutuję, bo są oczywiście piękne imiona. Podziwiam was za te propozycje. Jestem w szoku, że panowie na te propozycje wpadli, bo raczej wydaje mi się, że panie tak troszkę kombinują. Ale w tym momencie szukamy czegoś bardziej popularnego, czegoś prostszego. Jeżeli przyszło ci do głowy proste imię, kończące się na N, imię męskie, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer błyskawicznie i się do mnie zgłosi, zawiesz stówkę. Słuchajcie, tak proste imię. Tutaj reżyser się denerwuje, mówi Monia, prosta propozycja, a widzowie tak kombinują. Powiedz, żeby nie kombinowali. Kochani, nie kombinujcie. Ogromna prośba, dobrze? Kto jest przed telewizorem? Kto szybciutko się do mnie zgłosi? Kto z was zabierze 100 zł? Jeżeli jesteś przed telewizorem, nie czekaj, tylko błyskawicznie się do mnie zgłosi. I ktoś wybrał numer. Dzień dobry. Dzień dobry. No i poproszę o to imię. Damian. No świetnie, bardzo dobrze, brawo dla pana. Już lepiej, jesteśmy coraz bliżej, kochani, wróciliśmy na ten dobry tor, jesteśmy coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi. Jeszcze nie Damian, ale jesteśmy już na finiszu, jestem pewna, jesteśmy naprawdę blisko, kochani. Zerknijcie na tablicę, skoro nie Damian, nie Marcin, będę wymieniała tylko te najlepsze propozycje, to co? Marcin, Damian, świetnie, trzymajmy się tego. Jesteśmy już prawie na finiszu, jesteśmy na finiszu, kochani. Kto znajdzie jeszcze jedno imię, kończące się spółgłoską N? Męska propozycja imienia. Masz pomysł? No jeżeli panie są przed telewizorem, to panie również zapraszam. Może pani nie będzie kombinować i szybciutko poda mi prawidłowe rozwiązanie. Kochani, stówka do zabrania. Jeżeli jest jedna, dwie, trzy osoby przed telewizorem, niech błyskawicznie wybiorą numer. To jest zagadka dla wszystkich. Każdy może mi podać swoją propozycję. Najważniejsze, aby mieć tą propozycję przygotowaną i aby szybciutko się do mnie zgłosić. Słuchajcie, 5 pomysłów już było na antenie. 5 pomysłów zapisałam na naszej tablicy. Reżyser naprawdę się zdenerwował, mówi Monia. Miało być z pierwszym telefonem, miało być z drugim, miało być z trzecim. Ludzie kombinują. Dlaczego ludzie kombinują? Mnie nie pytaj, mówię przecież, że proste. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No i jakie imię pani znalazła? Leon. Leon, no super pomysł. Mnie się bardzo podoba, ale pewnie reżyser znów skrytykuje, powie, że za trudny Leon. No panie reżyserze, mówisz nie, 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 czyli dobry pomysł pani miała jednak? Leon ci się podoba, ale Alanek ci się nie podoba? Nie znasz żadnego Alanka.
No to dawaj, słuchaj, 1500, bardzo cię poproszę, muszę tutaj wynagrodzić jakoś widzów. Leon, jak najbardziej Marcinkowi się podoba, także ja bardzo pani gratuluję, że udało się pani dogodzić reżyserowi. Słuchajcie, nie udało się z 6 pierwszymi telefonami. Jest niedziela, ostatni dzień tygodnia, rozdajemy nadwyżki z całego tygodnia i z przyjemnością te nadwyżki wam przekażę. Stąd moja prośba, poproszę reżysera o nagrodę bonusową. Kochani, czy się reżyser zgodzi? Jeśli tak, to za chwilkę powiem wam, o co z naszym bonusem chodzi. Jak to, panie reżyserze, będzie? Czy zgodzi się reżyser, czy nie? Wygrana zniknęła i... 1500 zł, kochani, dał reżyser, 1500 o te pieniądze walczycie za imię z koperty, gwarantowana słówka, po czym zadaję wam 5 bardzo prostych pytań. Jeśli odpowiedzi mi na te pytanka prawidłowo, to macie nie tylko gwarantowaną stówkę, ale nawet 1500 zł w sumie. Więc na waszym miejscu już szybciutko łapałem za telefon. Jeżeli macie ten telefon przy sobie, to myślę, że nie będzie to zbyt skomplikowane. Jeżeli oczywiście macie to imię kończące się literką N, męską propozycję imienia, to szybciutko się zgłaszajcie. Jeśli nie macie telefonu przy sobie, to może warto pobiec do torebki, drogie panie, i odszukać ten telefon, bo jest szansa na naprawdę duże pieniądze w tej chwili. I jest kolejny gracz. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Roman. Roman, no świetnie, bardzo dobrze, proszę pani, jeszcze nie z koperty, ale znowu super propozycja. Roman, ja bym nawet powiedziała strzał w dziewiątkę. Chociaż, panie reżyserze, ja akurat żadnego Romana nie znam, ale propozycja bardzo popularna, bo Romanów jest naprawdę bardzo dużo. Gdybym teraz zapytała reżysera, ilu dokładnie, pewnie porównywalnie z liczbą osób, które mają na nazwisko Nowak albo Kowalski. Kochani, Roman jeszcze nie. Kolejny bardzo dobry pomysł. Kto wpadnie do mnie do studia, chce sprawdzić jeszcze jedną propozycję, niech błyskawicznie wybierze numer i poda mi swoją odpowiedź. Nie Roman, nie Leon, nie Damian, Nathan, Albin, Alan i Marcin. Chociaż najlepsze propozycje to Marcin, Roman, Damian. Moim zdaniem reżyser też zalicza do tych najlepszych propozycji imię Leon. O jakim imieniu jeszcze nikt nie pomyślał, kochani, dzisiaj program naprawdę świetnie idzie, bo słyszę telefon za telefonem, w związku z tym wierzę w to, że zaraz tę zagadkę, pierwszą zagadkę w naszym programie rozwiążemy, ale tutaj tak, Marcinku, ja pamiętam, że czekają nas dzisiaj niezwykłe zagadki, zagadki premierowe, więc musimy sobie z tą zagadką błyskawicznie, zagadką, kochani, błyskawicznie poradzić. Kto poradził sobie? Czy jest już ktoś, kto... Oczywiście ja już wam, chciałabym wam pokazać tą zagadkę premierową, stąd moja prośba, żebyście kończyli błyskawicznie tę zagadkę. No, jeszcze przez moment, jeszcze chwilkę czekam, jeżeli jest jedna osoba, która już skojarzyła, niech błyskawicznie się do mnie zgłosi, dobrze? Marcin, Damian, Roman, może ja zakreślę te najlepsze propozycje. Zobaczcie, wszystkie imiona mają rzeczywiście N. O to chodzi, świetnie nam idzie, na końcu musi być N. Udało wam się, i tak ja jestem z was bardzo dumna, bo zobaczcie, ile imion udało wam się znaleźć. Ja naprawdę liczyłam, że uda nam się rozwiązać tę zagadkę z pierwszym telefonem, no i jeszcze się nie udało, tak jak mówię. Imię w kopercie, tak samo popularne jak Marcin, Damian czy Roman. Każdy zna jakiegoś Marcina, każdy zna jakiegoś Damiana czy Romana, no może też, chociaż jest to chyba w naszych czasach troszkę mniej popularne imię, panie reżyserze. Ale też jest dużo bardziej popularny niż na przykład Nathan, prawda, czy Albin, tak mi się wydaje. Jakie prawdopodobieństwo jest, że ktoś z nas zna Romana, Damiana, Marcina, a jakie, że Leona, Alana, Albina czy Nathana? No zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo, że znacie Alana, Albina, Nathana czy Leona. Kochani, czy jest ktoś jeszcze przed telewizorem, kto chciałby powalczyć o pieniądze? Jeśli tak, to serdecznie zapraszam. Nie czekajcie, szybciutko wybierzcie numer 704-304-304 i udzielcie mi prawidłowej odpowiedzi. 1500 zł dla jednej osoby. Kto tu trafi? Jest telefon, halo? Słucham. Dzień dobry, poproszę o to imię. Zenon. Zenon, dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, chociaż nie jest to już tak bardzo popularne imię.
Ale brawo, brawo za Zenona. Kochani, korzystając z tego, że pani podała to imię, to muszę troszkę pozwolić sobie na prywatny komentarz, bo mój dziadek właśnie ma na imię Zenon i ma urodzinki, więc ja dziadkowi jak najwięcej zdrówka życzę. A teraz szybciutko rozwiążmy tę zagadkę, dobrze? Tak jak powiedziałam, imię Zenon nie jest może zbyt popularnym imieniem. Dlaczego? Dlatego, że no, mój dziadek ma na przykład tak na imię, a niekoniecznie mój brat, którego nie mam, albo no, brat cioteczny. Bracie ciotecznych mam i żaden z nich nie ma na imię Zenon. Skoro nie ma, to chyba ani żaden ze znajomych również, to chyba nie jest to imię, które jest teraz bardzo popularne. Nie jest tak popularne jak Marcin, kochani, a ja czekam na tak popularny pomysł, tak dobry jak Marcin, Damian czy Roman. Kochani, gwarantuję wam, że każdy z was zna kogoś o tym imieniu. Jeżeli jesteś przed telewizorem i masz jeszcze jakiś pomysł, to szybciutko wybierz numer, ale nie mówiłabym, że jest to prosta propozycja imienia, gdyby w kopercie było ukryte imię na przykład Albin, prawda? Czy Zenon, Leon, Nathan czy Alan. Alan, no może jest taki moment teraz, że imię Alan jest bardziej popularne. Zazwyczaj tak jest, że kiedy gwiazdy nazywają jakoś swoje ukochane dzidziusie, to my też jakoś z tym imieniem się bardziej utożsamiamy, zaprzyjaźniamy. Ale kochani, czy Alan jest popularną propozycją imienia? Ja mam co do tego pewne wątpliwości. Marcin, zdecydowanie bardziej popularna propozycja. Jeżeli masz taką propozycję jak Marcin, Damian czy Roman, nie czekaj. Szybciutko wybierz numer i podaj mi swoją propozycję. 1500 zł. Dla kogo? Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Halo? Tak. No i jakie imię udało się znaleźć? Jan. Świetnie, pewnie, świetnie, super pomysł. Dlaczego zapomnieliśmy o tym imieniu? Brawo dla pani. Kochani, jeszcze nie Jan, ale Jan bardzo mi się podoba. Zakreślam imię Jan. Wiecie, kochani, że imię Jan to jest w ostatnich latach jedno z najbardziej popularnych imion w Polsce dla chłopczyków. Ja znam Janków naprawdę sporo, znam Janków kolegów, mój wujek ma na imię Jan, taki starszy troszkę wujek od moich rodziców, więc w sumie wujek w wieku dziadka. Więc dobry pomysł, słuchajcie, to imię Jan jest takie troszkę ponadczasowe, mam wrażenie. Świetny pomysł, świetna propozycja, jeszcze nie Jan. Kto skojarzy jeszcze jedną propozycję, równie dobrą? Czy znajdziesz takie imię? Ja bardzo poproszę reżysera o pokazanie wygranej w wysokości 2000 zł, bo widzowie walczą, są przed telewizorem, a ty chcesz kończyć, mówisz, to jest ostatni moment, pospieszasz nas, stresujesz i jeszcze krytykujesz, to poproszę cię o 2000 zł. Czy to jest możliwe? 2000 zł. Kochani, walczymy o 2000. Ktoś z was może wygrać tak duże pieniądze, tylko musi szybciutko do mnie, do studia z prawidłowym rozwiązaniem trafić. To jest ostatni moment zagadki. Mamy dzisiaj premierowe zagadki, więc ja muszę kończyć tę zagadkę. Niestety nie mogę dać wam więcej czasu, jeżeli jest jedna, dwie, trzy osoby jeszcze przed telewizorem. Macie jakiś pomysł? Może na samym początku zagadki już mieliście ten pomysł przygotowany. To szybciutko się zgłoście. O jakim imieniu jeszcze nikt dzisiaj nie pomyślał? Nikt spośród osób, które już do mnie do studia trafiły. Proste imię, tak proste jak Jan, jak Marcin, jak Damian, jak Roman. Kochani, macie taki pomysł? Jeśli tak, to nie czekajcie, tylko szybciutko razem ze mną w tym momencie wybierzcie. 704, 304, 304. Po tym Zenonie zdecydowanie wróciliśmy na lepszą ścieżkę, lepszy trop. Nawet 2000 są w zasięgu waszej ręki, ale musicie być przygotowani. Czy macie jeszcze jakąś propozycję, której nie było? Tak naprawdę to jest super zagadka, kochani. Jest to zagadka dla wszystkich, bo każdy ma jakiś pomysł, każdy doskonale zna imiona. Wiem, że znalezienie imienia, które kończy się z półgłoską N, już nie jest takim łatwym pomysłem, nie jest takie łatwe, gdybyście mieli podaną pierwszą literkę N, ale świetnie sobie dajecie radę, jestem z was naprawdę dumna i cieszę się, że jesteście przed telewizorem. Fajna zagadka, bo również możecie do niej w każdym momencie programu dołączyć. Możecie upewnić się, czy waszej propozycji na tablicy nie ma, zapisuję imiona, które już były dla was, więc jeżeli teraz właśnie włączyłeś telewizor i masz jakiś pomysł, to nie trać czasu. Zobacz, ile osób do mnie do studia trafiło, z tym akurat problemu nie ma, spokojnie możecie tutaj trafić, ale musicie się zgłosić. Jeżeli siedzisz teraz na kanapie, masz telefon w dłoni i starasz się ze mną połączyć telepatycznie, kochani, to się nie uda. Trzeba jednak ten numer telefonu wybrać, nacisnąć zieloną słuchawkę, połączyć się ze mną. Myślę, że za chwilkę dosłownie będę miała przyjemność mojego zwycięzcę usłyszeć, bo jak długo mogę czekać na ten pomysł. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko, kochani, bo dużo tych imion już wymieniliście, a tych imion męskich kończących się z półgłoską N nie ma nieskończenie wiele. Najlepsze propozycje spośród tych, które już usłyszałam w dzisiejszym programie, to Marcin, Damian, Roman i Jan. Masz jeszcze jakąś propozycję? Kto tu trafi?
704 304 304. To jest ostatni moment, musimy za chwilkę kończyć. Jeżeli jest jedna osoba, zapraszam. Jakie imię nam wyleciało dzisiaj z głowy? Popularne imię. Popularne imię i mówię wam, kochani, od samego początku mówiłam, że każdy z was na pewno kogoś takiego, kogoś o tym imieniu zna. Może jest to mały chłopczyk, może jest to starsza osoba, może jest to osoba w moim wieku, może wasz dziadek, wasz brat, wujek ma tak na imię, czy wasz ukochany, drogie panie. Poszukajcie wśród swoich znajomych. Każdy zna jakiegoś Janka, tak? Nawet jeśli osobiście nie znacie, to wszyscy znamy Janka z Czterech Pancernych i Psa albo z jakichś lektur szkolnych, tak? Pamiętacie lektury szkolne? No właśnie, zawsze tam jakiś Janek był. Janko muzykant właśnie skojarzyłam z tą lekturą również. Kochani, kto skojarzył, kto jest teraz przed telewizorem i kto z was powalczył? Czy jest taka osoba, która chciałaby się przyłączyć? Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry, pani Moniciu, może to będzie Cyprian. Bardzo bym chciała powiedzieć tak, 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 ale niestety nie mogę powiedzieć, że tak, bo jest to znowu za bardzo wyszukane imię. Cyprian? Słyszę to imię po raz pierwszy, ale bardzo panu gratuluję ponownie. Skąd ja mogę znać to imię, panie reżyserze? A, no tak, no, Norwid, tak, Cyprian. No pan w ten sposób, ale nie, no Cyprian nie. Nie podkreślę, nie podkreślę, proszę mi wybaczyć. Zdecydowanie nie, bo średnio mi się to imię podoba. Co prawda, no świetnie, że pan takie imię odszukał. Kochani, widzę, że za bardzo kombinujecie. 10 chwil, reżyser nam ogranicza czas, ale w zamian poproszę reżysera o 3000, bo skoro mamy mniej czasu, a chcemy tę zagadkę szybko rozwiązać, to ja muszę widzów zmobilizować nie tylko czasem, ale też pieniędzmi. Poproszę o wygraną w wysokości 3000 zł. Kochani, jest szansa na jeszcze większe pieniądze, ale ostatnie 10 chwilek. Ostatnie chwile tej zagadki. Kto tu trafi? Kto skojarzył imię kończące się z półgłoską N? Masz jeszcze jakiś pomysł? Jeśli tak, szybciutko. 704, 304, 304, błyskawicznie wybierz numer i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Kto tu trafi? Ostatnie chwilki, kochani. 3000 do zabrania. Już 9 chwil. Męskie imię kończące się z półgłoską N. Nie kombinujcie. Przeszukajcie swoich bliskich. Ja wam cały czas mówię, bo czasem najtrudniej jest nam znaleźć najprostszy pomysł. Szukamy wśród znanych osób, szukamy wśród znanych wykonawców, wśród autorów książek, wśród bohaterów książek, a nie jesteśmy w stanie poszukać wśród najbliższych. Ja kochani, akurat no mój ukochany, akurat jego imię kończy się inną literką. Ale na przykład mój ukochany reżyser już tutaj pasuje. Marcin, pierwszy pomysł, super pomysł kończący się z półgłoską N. No, szukamy wśród bliskich nam osób, kochani. Kto znajdzie? Skoro nie Marcin, nie Damian, nie Roman i nie Jan, to? Kto ma jakąś propozycję? 8 chwilek, szybciutko, nie czekajcie. Ja wiem, że dałam wam 10 chwilek, kochani, już zobaczcie, że mamy 8, ten czas nam błyskawicznie biegnie, ale nie chciałabym, żebyście czekali, chciałabym, żeby jedna przygotowana osoba szybciutko wybrała numer, bo ja w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, nawet przed upływem tego czasu możemy tę zagadkę rozwiązać. Wszystko jest w waszych rękach. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, która skojarzyła, o jakie imię może chodzić, to niech szybciutko się do mnie zgłosi, niech błyskawicznie tę zagadkę rozwiąże. Ja mam dla takiej osoby 3000 zł. Chcesz wygrać? Masz pomysł? Szybciutko wybierz. 704, 304, 304, ja na waszym miejscu nie czekałabym i ktoś nie czekał. Dzień dobry. Halo? Halo? Poproszę o odpowiedź. Marian. Marian, no świetny pomysł, świetny, świetny, świetny. Ja przy okazji znów, zobaczcie, mogę sobie przypomnieć wszystkich moich bliskie mi osoby. No i właśnie przypomniałam sobie mojego kolegę Mariana, fotografa, czeskiego fotografa. Pozdrawiam, chociaż programu pewnie nie ogląda,
ale powiem mu, że dzisiaj go pozdrowiłam. Kochani, Mariana znam i uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, więc imię Marian jak najbardziej zakreślam. Ja wiem, że może dla was Cyprian jest bardziej popularny, dla mnie nie. Pozwólcie, że troszkę swoimi osobistymi jakimiś emocjami się pokieruję, ale reżyser też się ze mną zgadza, więc mam tutaj potwierdzenie z reżyserki, że Marian jest to bardziej popularny pomysł niż Cyprian. Kochani, 3000 w dalszym ciągu do zabrania. Jeżeli jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby powalczyć o te pieniądze, zapraszam do studia. To są ostatnie chwile. Masz jeszcze 7 chwilek, może ta siódemka okaże się szczęśliwa. Zdążysz tu trafić. Zobaczcie, pani przed chwilką, tak? Trafiła do mnie, kiedy na ekranie była 8. Teraz jest 7. Możesz wybrać numer i tak jak pani przez sekundkę ze mną porozmawiać, może teraz nam się uda tę zagadkę rozwiązać. Bardzo dużo pomysłów już jest na mojej tablicy. Przeczytam wam, co już usłyszałam. Był Marcin, Alan, Albin, Nathan, Damian, Leon, Roman, Zenon, Jan, Cyprian i Marian, ale cały czas brakuje mi tego strzału w dziesiątkę. Czy ktoś strzeli w dziesiątkę? Jeszcze 6 chwilek mamy, także jeszcze moment jest, ale ja na waszym miejscu szybciutko bym wybierała numer, szybciutko bym tutaj do studia trafiła, bo jest szansa na wygraną, tylko trzeba mieć jakiś pomysł. Masz jeszcze jakieś imię, które kończy się literką N? Męskie imię? A może, kochani, ktoś spodziewa się właśnie teraz dziecka i chciałby pochwalić się swoim pomysłem, bo właśnie znalazł imię dla dziecka. No i jest telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Halo, słucham. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Ale ja nie dzwoniłem do nikogo. Nie dzwonił pan do programu naszego, a nie chciałby pan wygrać nawet 3000 zł? Nie, dziękuję, do widzenia. No to strasznie szkoda, bo jak pan już trafił do nas do studia, to mógłby pan tylko podać to imię, no ale to tak jest, nie znamy niestety waszych numerów, więc to jest niemożliwe, żebyśmy my do pana akurat dzwonili. Niech pan zapyta, może ktoś z pana bliskich wybierał numer, a może jest jakieś dziecko w domu, bo tutaj dzieci czasem nam takie psikusy robią. Szkoda, że pan nie wykorzystał szansy, bo mógłby pan właśnie teraz być bogatszy o 3000, a wierzę, że pan jakiś pomysł miał. A może pan miał właśnie tak na imię, może ktoś panu zrobił taki psikus, żeby pan swoje imię podał. No cóż, nie udało się, to już wiemy na pewno. Czekam w związku z tym na kolejnego gracza. Jeżeli jest ktoś, kto ma pomysł, jest przygotowany, chce wygrać, to niech szybciutko się do mnie zgłosi. To są, kochani, ostatnie chwilki tej zagadki. Jeszcze przez 4 chwile czekam na wasze pomysły. Ktoś z was może wygrać nawet 3000 zł. Czy jest jedna osoba, która chciałaby o 3000 zł powalczyć? Masz pomysł, nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłoś. 704-304-304 i podaj mi prawidłową odpowiedź. Kto tu trafi? Jedna osoba. Nie Marcin, Alan, Albin, Nathan, Damian, Leon, Roman, Zenon, Jan, Cyprian, Marian. Więc o jakie imię chodzi? Imię męskie, które kończy się spółgłoską N. Macie jakiś pomysł, kochani, szybciutko, bo ja nie wiem, co wydarzy się za 4 chwilki. Reżyser może nam zagadkę zabrać, może pokazać kolejną zagadkę. Ma przygotowane dzisiaj dla was zagadki premierowe, także my no nie możemy tak długo czekać. Nie możemy czekać na... Ja z chęcią bym zaczekała, gdybym miała pewność, że jest mój zwycięzca przed telewizorem. Mogłabym czekać nawet do jutra. Ale tylko do godziny 8:30, bo później muszę być w pracy. Kochani, ja wiem, że jest ktoś przed telewizorem, kto ma tak na imię. Nie mam co do tego wątpliwości. Może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o to imię. Kevin. Dobry pomysł, ale... Nie, jeszcze nie, po prostu. Nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchajcie, troszkę głos mi odjęło przez tą pani propozycję. Kevin, no super. Dla mnie zbyt wyszukana, aczkolwiek wszyscy znamy Kevina samego w domu. Pomysł prosty. No, tylko czy to imię jest bardzo popularne, czy Kevin, jest jakiś Kevin przed telewizorem? Ja się teraz zastanawiam. Akurat mój wujek... Tak naprawdę to nie jest za bardzo moja rodzina, ale mój wujek ma synka, który ma na imię Kevin, więc nie mogę powiedzieć, że żadnego Kevina nie znam, ale jest to raczej imię, które raczej jest zagranicznym imieniem. No akurat mój wujek jest Niemcem, więc z kolei też ten synek też nie jest do końca... No widzicie, to jest troszkę bardziej skomplikowane. Kochani, moje imię jest polskie, brzmi tak po polsku, tak jak Marcin, Jan, Damian, Roman... Marian, to są najlepsze propozycje. Idźcie tym tropem, dobrze? 3 chwilki, jeszcze 3 chwilki
I szybciutko, mam nadzieję, ktoś z Was poda mi prawidłowe rozwiązanie tej zagadki. Imię, które kończy się spółgłoską N. Kochani, musimy kończyć. Naprawdę, dzisiaj premierowe zagadki przed nami, więc łatwo nie będzie. Bardzo bym chciała, żeby ktoś z Was, jedna przygotowana osoba już tę zagadkę rozwiązała. Jestem co więcej pewna, że ktoś z Was jest przed telewizorem i o tym imieniu myśli. Być może cały czas myśli, czy wybrać numer. Na co czekasz? Szybciutko bierz telefon, błyskawicznie się do mnie zgłoś i zabierz nawet 3000 zł. Kochani, dzisiaj naprawdę za dużo tych kombinacji. Za bardzo kombinujecie. Reżyser też na mnie krzyczy. Daj na te dwie chwilki 4000 i zobaczysz, że się uda. Im więcej dajesz od siebie, tym widzowie więcej dają od siebie. To się musi wyrównywać. Dał reżyser, słuchajcie, dwie ostatnie chwile, mamy 4000 zł nawet dla kogoś z Was. Ja te pieniądze z przyjemnością komuś z Was przekażę, ale musi do mnie do studia wpaść jedna osoba, która ma pomysł, najlepszy pomysł ze wszystkich, które są na naszej tablicy. Tych imion męskich, które kończą się spółgłoską N, nie ma strasznie dużo, więc ja wiem, że jesteśmy na finiszu tej zagadki. Masz pomysł, szybciutko wybierz numer, to jest ostatni moment. Muszę jedną osobę teraz szybciutko usłyszeć. Ostatni moment na Wasze telefony. Słuchajcie, może umówmy się tak, te osoby, które mają jakieś męskie, popularne, polskie, polsko brzmiące imię, możemy się tak umówić, niech tylko takie osoby wybiorą w tym momencie numer i wiem, że za chwilę zakończymy tę zagadkę. Jeżeli macie tak wyszukane imię jak Cyprian, Nathan, Albin, Alan, Leon, czy nawet ten Kevin jest też troszeczkę przekombinowane, nie wybierajcie numeru. Dyktuję 704 304 304. Miej przygotowany pomysł, bo dzisiaj wpadają do mnie do studia takie osoby, nawet które rzekomo numeru telefonu nie wybierały, co jest raczej, kochani, niemożliwe, naprawdę, zaufajcie mi. My nie znamy Waszych numerów. Jeżeli ktoś tutaj wpada do studia, to tylko dlatego, że sam chce i mam nadzieję, że będzie to osoba przygotowana, ta osoba, która za chwilkę do mnie do studia trafi, tak żebyśmy czasu nie tracili, bo podczas gdy Wy, kochani, się do nas zgłaszacie, to inne osoby już są w kolejce, już chcą trafić tutaj do mnie do studia, już chcą podać swój pomysł, więc dla nas to jest troszkę strata czasu, ja muszę być sprawiedliwa, zawsze kiedy trafiacie do mnie do studia, to daję Wam 3 błyskawiczne chwile, abyście podali mi swoją propozycję, a jeżeli się nie udaje, no to niestety muszę się z Wami pożegnać. Nie lubię tego robić, wolę, kiedy szybciutko mi podajecie swoją propozycję. Kto wybrał razem ze mną numer? Czy jest ktoś, kto ma pomysł? Jeszcze moment czekamy. Sam widzisz, że jest problem. Widzowie no, albo się sugerują tymi nazwami, które już były, albo jest problem ze znalezieniem takiego imienia, bo tych imion kończących się spółgłoską N nie ma, kochani, nieskończenie wiele. Dlatego też ja od samego początku zagadki mówiłam, że słuchajcie, nie kombinujcie, z pierwszym, drugim, trzecim telefonem tę zagadkę rozwiążemy. Jeszcze się nie udało, zobaczcie, ile telefonów już było, ile propozycji usłyszałam. Naprawdę wpadacie do mnie do studia błyskawicznie, ale ja czekam na taką osobę, która nie będzie kombinować. Jesteś przed telewizorem, masz jeszcze chwilkę na to, żeby do mnie trafić. Jeżeli masz pomysł, zapraszam. Ale słuchajcie, kochani, to jest ostatni dzwonek. Kto ma pomysł? Kto znalazł imię męskie, kończące się spółgłoską N? Czy jest taka osoba? Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Monika, ale bym cię przegrucha. Strasznie mi przykro, że pan stracił szansę na wygraną. No, chyba się panu podobam, co tu dużo mówić. Bardzo, bardzo miło, że się panu podobam. No, ale szkoda, że pan nie wygrał 4000 zł. No i co teraz? Przez pana zaprzepaściliśmy szansę na 4000 zł? Panie reżyserze, nie, ja ze względu na pana... Nie, ja nie zakończę tej zagadki. Musisz mi dać czas. Nie, zaczekaj, słuchaj, jeszcze mamy zero, zaczekajmy jeszcze moment. Ja zrobię nawet takiego psikusa panu, że pan żałował, że pan nie zarobił pieniędzy, żadnych pieniędzy, to ja w tej chwili na ostatni moment daję nagrodę pocieszenia. 50 zł za każdy nowy pomysł. Słuchajcie, nawet jeżeli nie będzie to imię z koperty, zarobisz 50 zł. Kochani, to jest nagroda gwarantowana. Więc tak, gdyby pan zamiast
mówić to, co pan powiedział. Podał mi propozycję imienia męskiego, kończącego się literką N. Taką propozycję, której do tej pory nie usłyszałam, miałby pan 50 zł. Jest czego żałować, ale wierzę, że zaraz ktoś do mnie do studia trafi. Ja wierzę również, że tę zagadkę błyskawicznie rozwiążemy. Kochani, 4000 zł dla jednej osoby, która jest przygotowana, chce wybrać numer i chce się ze mną podzielić swoją wiedzą. Czekamy jeszcze moment, panie reżyserze. Ja nie mogę teraz zakończyć tej zagadki, tym bardziej, że przed chwilką ktoś stracił szansę na wygraną. To jest zbyt popularne imię, zbyt proste, więc musimy ją szybciutko rozwiązać. Ja może przypomnę, kochani, te propozycje, które były, takie najlepsze propozycje, dobrze? Najlepsze propozycje to właśnie Marcin, Damian, Roman, Jan i Marian. Były propozycje też przekombinowane, takie jak Alan, Albin, Nathan, Leon, Zenon, Cyprian czy Kevin. Jeżeli masz coś tak prostego, jak Marcin, Damian, Roman, Jan czy Marian, nie możesz czekać, musisz szybciutko do mnie do studia trafić z prawidłowym rozwiązaniem. Mam dla ciebie nawet 4000 zł, a w najgorszym wypadku, w najgorszym razie, jeżeli podasz mi imię, które jeszcze nie jest w kopercie, ale nie ma go również na naszej tablicy, będzie to męska propozycja imienia kończąca się literką N, zarobisz 50 zł. Kochani, od tej pory mam samych zwycięzców. Uwielbiam ten moment programu, uwielbiam ten moment zagadki, bo w tej chwili już nie będzie osób, które odejdą ze studia z pustymi rękami, bez niczego. Kochani, ale muszę błyskawicznie tę zagadkę rozwiązać, bo panowie z reżyserki mnie pospieszają, więc jeżeli jest osoba, która chce zarobić, jest osoba, która jest przygotowana, to ja taką osobę serdecznie do studia zapraszam. Nie czekaj, szybciutko wybierz numer, ten numer cały czas widzicie na ekranie, go nie będę przypominać. Możecie go wybierać z telefonów komórkowych czy stacjonarnych, ale bardzo proszę, żeby do studia starała się trafić osoba, która jest przygotowana, dobrze? To, że pełnoletnia, to mam nadzieję już dla was jasne, bo znacie zasadę naszego programu. Męska propozycja imienia, która kończy się spółgłoską N. Chcesz zarobić nawet 4000 zł? Proszę bardzo, nic nie tracisz. Tak czy tak wygrywasz 50 zł, a jest szansa na nawet 4000. Kto powalczy, kochani? Czy jest ktoś przygotowany przed telewizorem? 704, 304, 304. Szybciutko. Słuchajcie, proste imię, polsko brzmiące. Nie wiem, czy polskie, ale polsko brzmiące. Tak jak Marcin, Roman, Damian, Marian, Jan. Nie tak wyszukane jak Albin, Alan czy te inne propozycje. Kochani, coś prostego, dobrze? Zastanówcie się, jakich panów znamy, których imiona kończą się spółgłoską N. Udało ci się znaleźć jakieś imię męskie, proste imię, prostą propozycję, znane imię? Kochani, wam gwarantuję, że program w tym momencie ogląda jakiś pan, który właśnie tak ma na imię. Ja jestem co do tego, jestem pewna, jestem przekonana, że tak właśnie jest. Kto powalczy o te pieniądze? Nawet 4000 dla jednej osoby. Jest ktoś przed telewizorem? 704, 304, 304. Szybciutko się do mnie zgłoś. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Bogdan. Bardzo dobry pomysł, bardzo panu gratuluję, wygrał pan 50 zł, brawo dla pana. Wiedziałam, że panu się uda znaleźć jakiś super pomysł, nie o Bogdana jeszcze chodzi, ale jest to bardzo dobra propozycja. Kochani, wyeliminowane zostało kolejne super imię, super propozycja Bogdan, niestety nie o to imię chodzi. Zaznaczam literkę N i zakreślam to imię, bo bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo panu dziękuję za tę propozycję, a reżysera w związku z tym, że jeszcze się nie udało, nie kończymy jeszcze zagadki, daj mi jeszcze chwilę. Poproszę cię o 5000 zł. Zobaczysz, że za chwilkę ktoś do mnie do studia wpadnie i 5000 zł zabierze. Zdążymy zagrać te premierowe zagadki, spokojnie. Mamy 5000, walczysz o nawet 5000 zł od tej chwili. Kochani, to jest ostatni moment, trzeba się decydować, trzeba podjąć błyskawicznie decyzję, jeżeli macie tak znane imię, jak Bogdan, Marcin, Damian, Roman, Jan czy Marian, błyskawicznie wybierajcie numer. W tym momencie się do mnie zgłoście i zabierzcie nawet 5000 zł. Tak jak pan przed chwilką możecie wygrać. Mam pierwszego zwycięzcę, ja panu bardzo gratuluję i bardzo proszę, żeby był pan jeszcze z nami, bo na pewno pan dzisiaj jeszcze, jeżeli będzie pan przygotowany, będzie pan konsekwentnie tutaj dążył do tego, aby do nas do studia trafiać, wygra pan więcej. Kochani, 50 zł oddałam, chcę oddać 5000. Kto zgłosi się po 5000 zł? Szybciutko, szybciutko wybieramy numer, bo ja nie wiem, jak długo ta zagadka będzie z nami. Z przyjemnością oddam naprawdę duże pieniądze, ale ktoś z was musi tutaj do mnie trafić. Marcin, Damian, Roman, Jan, Marian i Bogdan. Jakie imię ewidentnie wyleciało dzisiaj wszystkim z głowy?
Czy jest ktoś, kto znalazł jeszcze jakąś prostą, popularną propozycję męskiego imienia? Podkreślam to cały czas, kochani. Proste imię. Nie wybierajcie numeru, jeżeli przyjdzie wam do głowy Cyprian, Leon, Kevin. Dobrze? No uwaga, kochani, kto tu trafia? Szybciutko? Jeszcze czekamy, jeszcze chwilkę. Ja też bym chciała, żeby ktoś bardzo szybko do nas do studia trafił, żebyśmy tę zagadkę rozwiązali, żebyśmy przeszli błyskawicznie do zagadki kolejnej. Tym bardziej, że mój dziadek Zenon właśnie dmucha świeczki, więc może jeszcze na torcik zdążę. Kochani, dajcie... A dobrze, dajcie się jeszcze widzom zastanowić. Chwilkę. No mnie też przecież sam powiedziałam ci, że mi też zależy, żeby ta zagadka została błyskawicznie rozwiązana. Miałam jednego zwycięzcę. Czy ktoś jeszcze chce wygrać? 5000 złotych. Nawet 5000 dla jednej osoby. Kto tu trafi? 704, 304, 304. Czekamy. Imię męskie, kończące się z półgłoską N. Jakie to będzie imię? Kto ma pomysł? Szybciutko, nie czekajcie, zgłoście się do mnie. Oczywiście, jeżeli nie macie pomysłu, to raczej nie uda wam się tego pomysłu znaleźć na wizji. Dajcie wygrać innym, za chwilkę będą zagadki. Może dla was, może wam się bardziej spodobają, ale jeżeli nie jesteście teraz przygotowani, to nie ma po co się zgłaszać. Jeżeli natomiast macie swój pomysł, super pomysł na imię kończące się z półgłoską N, to nie ma na co czekać. Trzeba szybciutko brać telefony, wybierać numer i zabierać pieniądze. Jestem tutaj dla was, jestem po to, żebyście również mogli zarobić, ale przede wszystkim fajnie się pobawić. Kto w związku z tym do tej naszej zabawy dołączy. Kto poda mi kolejną propozycję, męską propozycję imienia? Kochani, jestem dzisiaj mega zdziwiona, że ta zagadka jest jeszcze z nami. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę nie jest ona zbyt skomplikowana. Jak usłyszałam, co jest w kopercie, to pomyślałam, jej, takie proste imię, na pewno szybciutko ktoś się rozwiąże. Muszę wam, kochani, powiedzieć, że mój kolega ma tak właśnie na imię. No. Reżysera kolega też ma tak na imię. Każdy z nas zna kogoś o tym imieniu. To jest naprawdę bardzo prosty pomysł. Troszkę dzisiaj kombinowaliście, ale no moment, jeszcze pan przed sekundką wygrał 50 zł, może dzięki temu właśnie, że kombinujecie, ale wierzę, że z kolejnym telefonem będę miała możliwość oddania nawet 5000. Co więcej, zobaczcie, że wygrana ze 100 zł wzrosła nam do nawet 5000 zł, więc teraz może dzięki temu, że troszkę kombinowaliście, macie szansę na naprawdę duże pieniądze. Kto po te pieniądze się zgłosi? Marcin, Damian, Roman, Jan, Marian i Bogdan. Najlepsze propozycje w dzisiejszym programie. Reżyser mówi, że musimy kończyć, pospiesza mnie niestety. Dobrze, daj mi 10 ostatnich chwili, kończymy. 10 chwilek. Skoro tak, dajmy widzom jeszcze szansę. 10 chwilek jest dla was. Tyle czasu macie, spokojnie, zastanówcie się, poszukajcie, upewnijcie się, czy waszej propozycji na tablicy nie ma. Jeżeli nie ma, nie ma co tracić czasu, trzeba błyskawicznie wybrać numer i zgłosić się po naprawdę duże pieniądze. Nawet 5000 dla jednej osoby, dla kogoś z was. Kto tu trafi, kochani? Marcin, Damian, Roman, Jan, Marian i Bogdan. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która znalazła pomysł wart w tym momencie nawet 5000 zł? Czekamy. Kto skojarzył? 9 chwilek jeszcze mamy, szybciutko, kochani. Kto ma pomysł? Kto jest przygotowany? Jedna przygotowana osoba i 5000 zł może powędrować właśnie do ciebie. Czy nie warto wykorzystać ten fakt, jeżeli tylko masz pomysł na imię, męskie imię, kończące się z półgłoską N, którego do tej pory nie było? Szybciutko, 8 chwilek. Ten czas bardzo szybko biegnie, więc ja na waszym miejscu nie czekałabym, tylko błyskawicznie bym się zgłaszała. Wybierajcie numer. 5000 dla kogoś z was. Kto tu wpadnie? Kto mi poda imię z koperty? 704, 304, 304.
Jeszcze moment czekam, jeszcze chwilkę wam daję, ale jeżeli masz pomysł, szybciutko wybieraj numer. Siedem. Ajajajajaj. Kochani, czy jest jedna osoba przed telewizorem? Moment, daj nam jeszcze chwilkę. Kochani, kto tu trafi, kto tu wpadnie z prawidłowym rozwiązaniem? Siódemka często szczęście przynosi, więc wierzę, że może teraz się uda. Tylko czy ktoś z was wybiera numer? 704, 304, 304. Szybciutko. Skoro nie Bogdan, nie Marcin, nie Damian, nie Roman, Jan czy Marian, to... Słuchajcie, szybciutko, jedna osoba do kogoś z was może powędrować nawet 5000 złotych. Tylko czy jesteś przygotowany, czy masz pomysł? Siedem chwilek, szybciutko, nie traćmy czasu, dobrze? Marcin, Damian, Roman, Jan, Marian i Bogdan to są najlepsze propozycje w dzisiejszym programie. A kto strzeli w dziesiątkę, bo to są takie strzały w 9,5. A kto strzeli w dziesiątkę, kto pomoże mi tę kopertę otworzyć, kto z was nawet 5000 złotych zabierze? Szybciutko. Kochani, uda się, jeżeli tylko macie ten pomysł, trzeba konsekwentnie starać się o wygraną. Trzeba po prostu wybrać numer, trafić do mnie do studia i pochwalić się ze mną swoją wiedzą. Mamy jeszcze 6 chwil, ja was staram się nie pospieszać, staram się was troszeczkę wyciszyć, bo wiem, że często ten stres powoduje, że nie jesteście w stanie trafić w guziczki, a walczycie o nawet 5000, więc na pewno wam na wygranej bardzo zależy. Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Sebastian. Brawo, brawo dla pana, bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie mogę powiedzieć, wygrał pan 5000, wygrał pan natomiast 50 zł, powiem tak, świetna, świetna propozycja. Panie reżyserze, muszę powiedzieć, że to jest najlepszy dzisiaj pomysł, bo moje imię też zaczyna się od literki S. Sebastian, no każdy z nas jakiegoś Sebastiana zna, czy to nie jest lepsza propozycja niż Kevin, Cyprian, Zenon, Leon, Nathan, Albin czy Alan? Moim zdaniem tak, a waszym? Kochani, Sebastian, bardzo mi się podoba ten pomysł, bardzo mi się podoba ta propozycja. Niestety nie mogę panu zapłacić 5000, ale ma pan nagrodę pocieszenia w wysokości 50 zł i niech pan z nami zostanie, bo może zaraz pan tę zagadkę rozwiąże. Tak jak powiedziałam, imię z mojej koperty jest również imieniem męskim, od samego początku to wiedzieliście, a teraz wiecie jeszcze, że zaczyna się z półgłoską S, kończycie z półgłoską N. Jeżeli znajdziesz taki pomysł, jeżeli już masz taki pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybieraj numer, mamy jeszcze 5 chwil na to, żeby tę zagadkę rozwiązać, nie możemy tracić czasu, bo kolejna zagadka już jest przygotowana, jest to zagadka premierowa, jestem pewna, że wam się bardzo spodoba, ale no najpierw musimy uporać sobie z tą zagadką i nie zakończę tej zagadki bez zwycięzcy, bo mam dla was nawet 5000. Najlepszy dzisiaj pomysł, kochani. Najlepszy, bo to jest pierwsza propozycja, która zaczyna się literką S. Pan podał mi właśnie imię Sebastian, a moje imię z koperty również zaczyna się od literki S. To już wiecie, kończy się z półgłoską M. Czekamy, jeszcze sekundkę, musimy teraz poczekać, panie reżyserze, nie ma wyjścia. Dobrze, ale daj ludziom chwilkę pomyśleć, na pewno zaraz naszego zwycięzcę usłyszymy. Daj poszukać tego imienia, dobrze? Bo dopiero teraz widzowie wiedzą, od jakiej litery zaczynamy. Ja wiem, że często, kiedy macie podaną pierwszą literkę, to błyskawicznie wpadacie na odpowiedź, bo jest dużo łatwiej, kochani. Wiemy, że zaczynamy od literki S. Ja musiałam powiedzieć, że jest to najlepszy pomysł, najlepsza propozycja. Jak mogłabym ten szczegół pominąć, że nasze imię też zaczyna się od S, też kończy się na N. Najlepsza propozycja. Bardzo panu dziękuję za ten pomysł. Może dzięki panu ktoś zaraz do mnie do studia trafi z prawidłowym rozwiązaniem. Pan zarobił 50 zł za Sebastiana, brawo dla pana, a może pan owszem, po raz kolejny wybrać numer i wygrać kolejne pieniądze, być może teraz 5000. Czy jest pan jeszcze przed telewizorem? To szybciutko, 704, 304, 304. Kto tu wpadł? Czekamy. Mamy jeszcze 4 chwilki, spokojnie, uda się, musi się udać. Kto tu trafi?
Marcin, Damian, Roman, Jan, Marian, Bogdan i Sebastian. Najlepsze propozycje, ale najbardziej mi się podoba jednak Sebastian. Wiecie już dlaczego. 5000 dla jednej osoby, 5000 dla osoby, która jest teraz przed telewizorem i ma pomysł na męskie imię zaczynające się od literki S, a kończące literką N. Tak samo znane jak Sebastian, ale jeszcze nie Sebastian. 3 chwilki nam zostały. Jesteś przed telewizorem, kochani, mamy ostatnie 3 chwile. Ja zawsze, kiedy widzę tę trójkę, to się strasznie stresuję, że tego czasu nie mam, że mam go bardzo mało, że nie zdążę i co teraz będzie. I tak się zastanawiam i martwię bez sensu. Bez sensu, zamiast wybierać numer telefonu, ja na waszym miejscu na pewno bym ten numer wybrała. I jestem tutaj, ja szansę na wygraną nie mam, chociaż za 5000 to z przyjemnością bym sobie gdzieś poleciała. A wy zdecydujecie, co zrobicie z tą wygraną, kiedy już wygracie. A na razie, jeżeli macie przygotowane to imię, męską propozycję imienia, to szybciutko się do mnie zgłoście. Jeszcze 3 chwilki mamy, jeszcze 3 chwilki są. Czekam, jeszcze czekam. Kochani, kto tu trafi? Mam dla kogoś z was nawet 5000 zł. Pomyślałeś o innym imieniu niż Sebastian? To jest moment dla ciebie, to jest twój czas. Czas na wybieranie numeru. Czekamy? Kochani, szybciutko. Czy ktoś skojarzył? Czy jest jedna osoba, która znalazła imię zaczynające się od literki S, a kończące N? Ja na waszym miejscu szybciutko bym wybierała numer. Kto tu trafi? Czekamy. Czy jest jedna osoba przygotowana przed telewizorem? Kochani, jest szansa na nawet 5000 zł. Nie Sebastian, ale imię tak samo popularne. Też zaczyna się od S, też kończy się literką N. Masz pomysł? Szybciutko. 704, 304, 304. Podaj mi prawidłową odpowiedź i zabierz te pieniądze. Zabierz nawet 5000 zł. Może właśnie teraz wpadłeś na ten pomysł. Wykorzystaj ten moment, bo być może nikt na ten pomysł jeszcze nie wpadł. Większość osób jeszcze szuka. Słuchajcie, to nie jest w tym momencie takie proste. Zazwyczaj, kiedy macie podane jakieś konkretne warunki, które musi spełnić jakieś słowo, to najtrudniej jest tam to słowo znaleźć. Zastanawiacie się, szukacie. Nawet jeżeli to słowo jest bardzo blisko was, to myślicie gdzieś niesamowicie daleko i nie jesteście w stanie skojarzyć. Od samego początku zagadki mówiłam, że jest to proste imię. Mówiłam, że jest to znane imię, popularne, polskie, męskie, kończące się literką N. Teraz dodałam, że zaczynamy od literki S. Przez to, że tak kombinowaliście, wygrana nam wzrosła do nawet 5000. Poza tym też za nowy pomysł mogę wam zapłacić gwarantowane pieniądze, pieniądze w wysokości 50 zł. 50 zł, no ale zawsze 50 zł lepsze niż nic. A część osób nie wygrało nic od samego początku zagadki. Teraz już mam 2 zwycięzców, ale chciałabym mieć 3. i wierzę, że z 3, tym najlepszym telefonem, będę mogła zapłacić nawet 5000 zł. Rozgadałam się, a widzę, że tutaj ostatni moment na ekranie pojawił się. Kto wykorzysta ten ostatni moment najlepiej, jak tylko można, i szybciutko się do mnie zgłosi. 704, 304, 304. Masz pomysł? To na co czekasz? Jeszcze czekamy, jeszcze chwilka. Skoro nie Sebastian, to jakie jeszcze jedno imię na S kończące się na N przychodzi ci do głowy? Zaczekaj spokojnie, podyktuję jeszcze szybko numer, ludzie na pewno skojarzyli i zaraz usłyszą mojego zwycięzcę. Proszę cię, uda się, zobaczysz. Kochani, 704, 304, 304. Ostatni moment, czekamy. Słuchajcie, reżyser się niecierpliwie, ja daję wam szansę, bo w was wierzę, ale sami widzicie, że tego czasu nie mamy strasznie dużo. Kto tu trafi?
No, szybciutko. 704, 304, 304. To musi być błyskawiczna decyzja. Kto skojarzył? Czy jest jedna przygotowana osoba przed telewizorem, kochani? Jest szansa na nawet 5000 zł. Szybciutko. Czy jest przed telewizorem jedna przygotowana osoba? Kochani, jedna osoba, która w ostatniej chwili trafi do mnie do studia, w ostatniej chwili tej zagadki, ma szansę na naprawdę duże pieniądze, ma szansę na nawet 5000 zł. Czy nie warto te szanse wykorzystać? Ja, gdybym była na waszym miejscu, to na pewno już bym trzymała w dłoni telefon. A wasze telefony gdzie są? Przyłączcie się do naszej zabawy, a przy okazji tej fajnej zabawy i przy okazji udowodnienia sobie i wszystkim, że jesteście najlepsi, można wygrać nawet 5000. Nie wierzę, że nikt nie skojarzył tego imienia. Daj mi jeszcze momencik. Musimy kończyć tę zagadkę, wiem, że musimy, ale jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze momencik. Kochani, kto tu wpada? Jedna sprytna osoba, 5000. Dla? O jakim imieniu zapomnieliśmy? Szybciutko. Czekamy jeszcze chwilkę. No, kochani, szybciutko. Kto tu wpadnie? Kogo usłyszę? Naprawdę nikt nie skojarzył? Nawet jedna osoba? Ja wiem, że wszyscy jesteście zasugerowani tym Sebastianem, że nie jesteście w stanie niczego odszukać, ale spokojnie, zastanówcie się, poszukajcie, na pewno zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Kto jest przed telewizorem? Kto znalazł jeszcze jakieś imię, inne imię niż Sebastian? Naprawdę jest strasznie trudno, panie reżyserze, ale ja bym tej zagadki nie zmieniała w tym momencie. Może ktoś znalazł, może ktoś skojarzył. A może zaraz otworzę tę kopertę. Kochani, kto tu wpadnie? Jakie imię męskie? Zaczyna się od S i kończy N. Chcesz wygrać 5000. Masz pomysł? Błyskawicznie wybieraj numer 704, 304, 304 i zabierz nawet 5000. Zaraz ktoś skojarzy, zobaczysz, jeszcze sekundkę, jeszcze moment. Dobra, kochani, po raz ostatni wybierzcie razem ze mną numer i ja muszę kogoś z was usłyszeć. Dobrze, sami słyszycie, że reżyser się niecierpliwi, więc teraz z telefonów komórkowych bądź z telefonów stacjonarnych wybierajcie w tym momencie 704-304-304. Kto?
słuchajcie, na co czekacie? Czy rzeczywiście nikt nie znalazł, bo macie 50 zł albo 5 tysięcy? Nie ma nawet próby. Jest telefon. Dzień dobry. Halo? Halo, halo. Halo, halo. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Seweryn. Seweryn, Seweryn Krajewski. Seweryn, Seweryn. Czy ja znam jakiegoś Seweryna? Ale pan mi dał zagadkę. Teraz nie Seweryn. No 50 zł mogę panu zapłacić, ale bardzo panu gratuluję. Znalezienie tego imienia naprawdę było... Nie pokazuję jeszcze, co mam w kopercie. Jak mam pokazać, co mam w kopercie? Spokojnie, daj mi zapisać, dobrze? Może zaraz ktoś w trakcie trafi do studia jeszcze z prawidłowym rozwiązaniem. Jeszcze nie Seweryn, kochani. Czy Seweryn jest tak popularnym imieniem? Nie wiem. Reżyser też mówi, że w kopercie bardziej popularne. Ale no dobrze, dwa super pomysły, bardzo mi się podoba, więc też stawiam przy Sewerynie serduszko. Wygrał pan 50 zł. Kochani, błyskawiczna dogrywka, ja nie mogę tej zagadki zakończyć w tym momencie, nie ma takiej możliwości. Seweryn i Sebastian, najlepsze propozycje w dzisiejszym programie, ale nie jest to jeszcze imię, które jest warte nawet 5000 zł. Kochani, to jest błyskawiczna dogrywka, ja naprawdę nie mogę czekać dłużej, bo tutaj mnie reżyser udusi, dosłownie zabije, wyciągnie ze studia, więc ja... No już słyszycie, nie słyszycie, co on mówi. Daj ludziom moment, spokojnie. Spokojnie. 10 wdechów, na pewno zaraz ktoś trafi. Seweryn jeszcze nie, Sebastian również nie. Jest szansa na 5000, ja się będę upierała, że moje imię, imię z koperty bardziej popularne niż Seweryn. Oczywiście Seweryn Krajewski, może pan się tym zasugerował, znamy Seweryna Krajewskiego, więc no... Ale nie, kochani, nie. Znacie jakiegoś Seweryna? Tak, szkoda, że pana nie zapytam, czy pan osobiście zna jakiegoś Seweryna. Ja mówiłam, że imię z koperty, kochani, znacie osobę, która ma tak na imię osobiście. Nie musicie szukać bohaterów książek, autorów książek, nie musicie szukać znanych osób, czy dzieci znanych osób. Poszukajcie wśród was samych, dookoła was samych, w waszym życiu, dobrze? Nie jest to wyszukane imię takie jak Seweryn. Nie jest to skomplikowane imię jak... Kevin, Cyprian czy jakiś inny. Aczkolwiek, no tak, nie mogę powiedzieć, że to jest zły pomysł, no bo każdy zna imię Seweryn, tak jak Sebastian. Imię zaczyna się od S, kończy się N, więc tak naprawdę to jest bardzo dobra propozycja. Ale moje imię znacie z życia codziennego. Kochani, mówiłam, poszukajcie wśród swoich znajomych, wśród przyjaciół, dobrze? Może ktoś znajdzie, a jeżeli znajdzie, to niech błyskawicznie się do mnie zgłosi. Niech się zgłosi po nawet 5000 zł. Kochani, kogo z was usłyszę? Czy jest przed telewizorem jedna, dwie, trzy osoby, które chciałyby się zgłosić, które chciałyby wygrać? Jest szansa na nawet 5000? Ale czy ktoś jest w stanie w ogóle te pieniądze wygrać? Czy ktoś z was znalazł jeszcze jedno imię, jeszcze inne imię niż Sebastian czy Seweryn? Musimy poczekać, panie reżyserze. Bardzo cię proszę jeszcze o moment cierpliwości. Wiem, że się nie cierpisz, wiem, że chcesz pokazać swoją premierową zagadkę, ale spokojnie, zaraz się uda, zaraz ktoś do nas do studia z prawidłowym rozwiązaniem trafi. Ja w to wierzę. Musi tak być. Musi być tak, że ktoś te 5000 zł wygraje, na pewno nie zakończy tej zagadki bez zwycięstwa. Nie ma takiej możliwości. No chyba, że wyświetlisz mi to imię na ekranie. Wtedy już nie będę miała wyjścia, ale ja sama tego nie zrobię. Kochani, jestem z wami, trzymam za was kciuki. I wierzę, że zaraz ktoś z was na to imię wpadnie. Czy ktoś już znalazł taką propozycję? Daj na tę dogrywkę 6000, niech ktoś powalczył większe pieniądze, ja wam pokażę, o co gracie. Kochani, 6000 zł na ostatni moment. Uwaga! Kto skojarzył jeszcze inne imię? Gracie o nawet 6000 zł. Masz inne imię niż Seweryn i Sebastian? To na co czekasz? Nie czekaj, szybciutko się do mnie zgłoś i powalcz o nawet 6000 zł. 704-304-304 to numer, który trzeba błyskawicznie wybrać. Jeszcze moment, muszę zaczekać. Kochani, kto skojarzył? Kto tutaj do mnie trafi? Jest szansa na te pieniądze. Te pieniądze mogą do kogoś z was powędrować, ale nie Sebastian i nie Seweryn. Masz jeszcze jedno inne imię, kochani? Sebastian lepszy niż Seweryn. Moim zdaniem na pewno lepsze.
Kto ma pomysł? Moment, to jest tylko kwestia skojarzenia, na pewno za chwilkę ktoś skojarzy. To jest też kwestia tego, kto wybierze numer telefonu do studia, bo może są ludzie, którzy myślą o tym imieniu, którzy nawet mają tak na imię, a to się zdarza, kochani, naprawdę, musicie mi wierzyć, ale nie wybierają numeru. Nie chce im się wybrać, nie chcą walczyć. Dlatego właśnie ty spróbuj. Jeszcze moment czekam. Jeszcze masz szansę. Jakie to imię? Sebastian, Seweryn i... Ja muszę poczekać teraz. Nie Sebastian, nie Seweryn. No i bardzo panu gratuluję za znalezienie imienia Seweryn, ale Sebastian podoba mi się bardziej. Jest to chyba imię bardziej popularne. Musimy jeszcze chwilę zaczekać, nie ma wyjścia. Musisz dać mi jeszcze chwilkę. Kochani, kto jest przed telewizorem, kto szybciutko do mnie do studia trafi, kto te pieniądze zabierze? Jest szansa na okrągłe 6000 zł. Czy jest jedna przygotowana osoba przed telewizorem? Czy ktokolwiek z was może wybrać numer i może mi podać ten pomysł? Słuchajcie, bardzo bym chciała już komuś z was te pieniądze oddać i otworzyć tę kopertę, a reżyser też się niecierpliwi, bo ma przygotowane kolejne zagadki i chce pokazać wam coś premierowego, coś nowego, coś, co na pewno będzie wymagało od was troszkę więcej czasu i skupienia. W tym programie jeszcze nie rozwiązywaliśmy nigdy takiej zagadki, która za chwilkę pojawi się na ekranie. Stąd reżyser tak strasznie walczy o czas. Czas dla was na rozwiązanie zagadki kolejnej. Szybciutko. Kto skojarzył? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła, która jest przygotowana, która ma pomysł? 704, 304, 304. Szybciutko. Ja muszę poczekać, teraz muszę poczekać, daj mi czas. Kto ma pomysł? Czekamy. Słuchaj, a może zróbmy tak, dajmy jakiś taki czas na szukanie. Tak, żeby widzowie mogli się zastanowić. Ja już sama nie wiem, tak długo czekamy już znowu na odpowiedź, że może widzowie nie są w stanie już niczego znaleźć. Ale dobrze, sprawdźmy, zróbmy tak. Słuchajcie, czas na szukanie. Ile czasu nam może dać reżyser? 3 minutki, dobrze. Uda się, ja w to wierzę. Jeżeli nie macie tego imienia, uda wam się na pewno znaleźć. Trzymam za was kciuki, kochani, i cały czas mam dla was te pieniądze. Kto wpadnie do mnie do studia? Jakie imię jest w kopercie? Nie Seweryn, nie Sebastian, więc czas start.
Kochani, był czas na zastanowienie się. Dostaliście 3 minutki, a teraz chcę usłyszeć mojego zwycięzcę. Kto ogląda program, kto jest przed telewizorem i kto powalczy o nawet 6000 zł w tej chwili. Czekamy? Kochani, to już nie jest czas na szukanie, to jest czas na dzwonienie. Kto wpadnie do mnie z tym imieniem? Kto ogląda program? Kogo z was usłyszę? 704, 304, 304. No, teraz? No nie wiem, może ludzie są zasugerowani tym Sebastianem, Sewerynem, może nie są w stanie niczego innego znaleźć. Ja bym bardzo chciała, żeby jedna przygotowana osoba szybciutko się do mnie zgłosiła. Jeżeli jesteś przed telewizorem i masz pomysł, masz to męskie imię, które zaczyna się od S, a kończy na N i nie jest to ani Sebastian, ani Seweryn, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Kochani, na co czekacie? Nad czym myślicie? Nad czym się zastanawiacie? Możecie wygrać nawet 6 tysięcy od tej chwili. Wywalczyłam dla was te pieniądze, ale to też wasza zasługa oczywiście, bo gdybyście rozwiązali tę zagadkę z pierwszym, drugim, trzecim telefonem, to nie byłoby takich pieniędzy. A co więcej, nic nie tracicie, bo macie 50 zł gwarantowane, tak czy tak? Nic nie tracisz. Jakie to imię? Kto mi powie? No, słuchajcie, było kilka osób przed telewizorem, ja mówiłam. Bądźcie z nami, bądźcie przed telewizorem. Może zaraz się uda coś znaleźć. Czy ktoś znalazł coś? Czy ktoś jeszcze program ogląda? Czy wszyscy odeszli przed telewizorem? Wydaje mi się, że no, dzisiaj powinniście być przed telewizorem, kochani. Dużo osób do mnie do studia trafiło. Trafieniem do studia problemu, jak widać, nie ma, ale może jest z pomysłem, czy ktokolwiek z was znalazł to imię. Imię na S, kończące się N, męskie. No, musimy kończyć, szybciutko. Sebastian, Seweryn i? Co jeszcze? No, kto jest przygotowany? Masz pomysł? 704, 304, 304. No, uwaga, teraz jestem pewna, że myślisz o tym imieniu. Być może masz tak na imię, albo ma twój ukochany, twój dziadek, twój synek, twój wujek, albo twój kolega. Kochani, zastanówcie się, poszukajcie tego jeszcze przez sekundkę, dobrze? Nasz program ma ograniczone ramy czasowe, nasze zagadki również, więc ja nie mogę tak długo czekać. Zrozumcie też mnie, okej? Kto zrozumie mnie? Dobra, ostatni raz dyktuję numer i kończymy zagadkę. Uwaga, 704, 304, 304. Nie Sebastian, nie Seweryn, więc szybciutko. Czekam, jest telefon, halo. Tak, słucham. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Szymon. Szymon? Bardzo, bardzo, bardzo mi się to imię podoba. Bardzo dobry pomysł, ale jeszcze nie Szymon. No muszę poczekać, panie reżyserze, nie ma wyjścia, nie ma takiej możliwości. Jeszcze nie Szymon, ale bardzo pani za ten telefon dziękuję, bardzo dziękuję za tę odpowiedź, kochani. 3 super, super, super pomysły i jeszcze nie usłyszałam tego strzału w dziesiątkę. Reżyserowi chodziło o inne imię, chyba nawet bardziej popularne niż Szymon, ale Szymon to też super pomysł, więc stawiam, tutaj rysuję wam, kochani, w tym momencie serduszko. Pani oczywiście płacę 50 zł, reżyser mam nadzieję, że już powiedział, co zrobić, aby te pieniążki do pani powędrowały. Zakreślam imię Szymon. Jest to, kochani, jeden z najlepszych pomysłów w dzisiejszym programie, ale jeszcze nie jest to strzał w dziesiątkę. Co ja mam z wami zrobić? Słuchajcie, reżyser chce kończyć tę zagadkę, ma dla was kolejną premierową zagadkę, powiedział, że ma jeszcze zagadkę za mniejsze pieniądze, sam nie wie, co ma zrobić w tym momencie. Ja, panie reżyserze, jestem za tym, żeby zaczekać, bo walczymy o nawet 6000 zł i bardzo bym chciała, żeby jedna osoba do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem trafiła. Słuchaj, czy możesz mi dać drugą literkę, żebyśmy skończyli tę zagadkę? No, jeżeli chcesz
skończyć, to jakoś widzę, musimy pomóc, sam widzisz, co się dzieje, no. Wielu zwycięzców miałam, ale ja chcę usłyszeć osobę, która, kochani, wygra 6000. Daj mi drugą literkę, bardzo cię poproszę. Daj drugą literkę, ale nie kłóć się za... Jak to za proste? Nie. Dawaj drugą literkę, kończymy. Szybciutko. Reżyser mówi, nie dam drugiej, ale dałem przedostatnią. Drugą od końca. No, kochani, samogłoska A. An. Zaczyna się od S, kończy na An. Kochani, ostatnia szansa. Ktoś musiał skojarzyć. Tak popularne imię jak Sebastian, Szymon. No Szymon to jest świetny pomysł. Chyba lepszy niż Seweryn, ale nie kończy się na An. A właśnie, to ten Sebastian jednak wygrywa. To Sebastian dostanie dwa serduszka. Jeszcze moment, jeszcze chwileczkę. Daj mi jeszcze sekundkę, kochani. Sebastian. Najlepszy pomysł w dzisiejszym programie. Dlaczego? Dlatego, że zaczyna się od S, kończy N, a przedostatnia literka to A. Tak jak imię z mojej koperty. Jakie to imię, kochani? Czy ktokolwiek z was znalazł taką propozycję? Zastanówcie się. Teraz ja was bardzo proszę, nie szukajcie wśród bohaterów bajek, bohaterów jakichś, nie wiem, filmów, wśród autorów filmów, wśród dzieci znanych osób. My musimy kończyć tę zagadkę. W jaki sposób ją rozwiązać? Musicie pomyśleć o najbliższych wam ludziach. Ostatni telefon. Chcę usłyszeć mojego zwycięzcę w tym momencie. Za Szymona oczywiście pani zapłaciłam 50 zł, zapłaciłam też za Seweryna, Sebastiana czy Bogdana, ale jeszcze nie o Szymona mi chodzi. O jakie imię chodzi, kochani? Kto mi powie? Kto pochwali się swoją wiedzą? Kto szybciutko do mnie do studia trafi? Ostatni dzwonek. Błyskawicznie muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Kto jest przed telewizorem? Błyskawiczna dogryweczka, kochani. Imię męskie. W ogóle nie pomyślałabym, kochani, o Szymonie, ale ma pani rację, dużo jest Szymonów teraz, szczególnie jest to bardzo popularne imię wśród małych dzieci. Rzeczywiście, jak będę we wtorek u dziecka w żłobku, to nawet postaram się znaleźć Szymonka jakiegoś, na pewno gdzieś jest, jestem pewna, że będzie. No ale Alanku, w sumie, panie reżyserze, idąc tym tropem, też jest sporo. Nie jest to zbyt popularne imię, no ale Alan, jak do przedszkola się pójdzie, to Alan na pewno jest jakiś. Kochani, czy ktokolwiek z was znajdzie imię, które zaczyna się literką S, kończy N, a przedostatnia litera to A? Słuchajcie, nie spodziewałam się, naprawdę nie spodziewałam się, jak reżyser mi powiedział, jakie imię wkłada do koperty przed programem, że to będzie tyle trwało, naprawdę. Nie spodziewałam się, że tyle osób do mnie do studia trafi i tyle propozycji usłyszę. Jestem naprawdę w szoku, dlatego ja ci poproszę o 7000 zł. Możesz mi dać 7000 na ten ostatni moment. Chcę widzom zapłacić naprawdę dużo pieniędzy. Chcę zapłacić 7000. Dziękuję. Dał reżyser, słuchajcie, się zgodził. Macie szansę na nawet 7000 zł, ale to jest ostatni moment, ostatnia szansa na te pieniądze. Imię męskie. Zaczyna się na S, kończy na N, a ostatnie jest A. Jeszcze przedostatnie, jeszcze chwilkę czekam. Szybciutko. Kochani. Słuchajcie, niesamowite emocje. Czuję się prawie jakbym brała udział w jakichś mega zawodach. No, prawie jakbym była na Dakarze w tym momencie. Kto powalczy? Szybciutko. Kto powalczy o 7000 zł? Nie Marcin, nie Damian, Roman, Jan, Marian. Nie Bogdan. I nie najlepsze trzy pomysły, przy których postawiłam już tyle serduszek. Zobaczcie, kochani, był Sebastian. Sebastian to jest najlepszy pomysł, bo również nasze imię z koperty zaczyna się od S, kończy na N, a przedostatnia jest A. Ale równie dobry pomysł to był Szymon, też dobry Seweryn. Jeszcze nie o te imiona mi chodzi, więc o jakie imię mi chodzi, kochani? Ostatnie dwie literki An. Pomyślcie, imię męskie An, kończy się na An, zaczynamy od S. Co wam przychodzi do głowy? Macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to nie czekajcie, szybciutko wybierzcie numer, bo w każdej chwili ktoś może do mnie do studia trafić, w każdej chwili ktoś was może wyprzedzić i może zabrać te pieniądze, wtedy będziecie mieć pretensje sami do siebie. Jeszcze chwilkę mogę zaczekać, reżyser mi jeszcze chwilkę da, ale mówi, że musimy się naprawdę pospieszyć, bo kolejne zagadki czekają i on nie może się doczekać, bo tyle męczył się, żeby zrobić dla was tę zagadkę premierową, że on nie może pozwolić, żeby ta zagadka nie została przez was rozwiązana, a na tę zagadkę premierową, kochani, będziecie chwilki potrzebować. Także to nie jest też takie proste, wszystko musimy ten czas naszego programu odpowiednio rozdzielić na poszczególne zagadki. Do reżysera należy ta funkcja, to zadanie, więc on się już denerwuje. Kto
nie jest teraz zdenerwowany, jest spokojny, bo jest przygotowany. To tak jak na egzaminie, na sprawdzianie, czy egzaminie na prawo jazdy. Jesteście spokojni, macie to imię, to spokojnie wybierzcie numer, ale zróbcie to błyskawicznie. 704 304 304. Czekamy jeszcze chwilę. Kochani, moment, daj się ludziom skupić. Na pewno ktoś skojarzy i ktoś szybciutko tutaj do nas trafi. Kochani, kto tu wpadnie? Momencik, jeszcze chwilkę, na pewno się uda. Czy jest jedna przygotowana osoba, kochani? Czy spodziewałeś się, że ktoś poda imię Seweryn, Szymon czy Sebastian? Czy spodziewałeś się, że tyle różnych imion usłyszę? Moje imię... Tak jak Sebastian kończy się na an. Sebastian to jest najlepszy pomysł, kochani, w dzisiejszym programie. Ja chcę komuś z was zapłacić 7000 zł, ale ktoś z was musi iść tym tropem, odszukać takie imię, którego do tej pory nie usłyszałam, które mogłoby pasować do naszej zagadki. Jakie imię? Zaczyna się od S, a kończy an. Męskie imię. Masz pomysł, nie trać czasu, szybciutko wybierz numer, podaj mi prawidłowe rozwiązanie i zabierz te pieniądze, zabierz nawet 7000 zł. No, kochani, musimy kończyć. Szybciutko. Jest szansa na nawet 7000 zł. Kto tu trafi? No. Czekamy jeszcze moment, jeszcze chwilkę. Musi się udać, kochani, musi się udać. Kto ma pomysł, kto jest przygotowany? Słuchajcie, ja się już stresuję, nie wiem jak wy. Wy sobie spokojnie siedzicie na kanapie i pozwalacie mi się stresować. Dziękuję wam bardzo. No. Kto tu trafi? 704, 304, 304. Podyktuj jeszcze raz ten numer telefonu i wierzę, że zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Czy jest mój zwycięzca w ogóle przed telewizorem? Czy ja już mówię sama do siebie, bo nie jesteście w stanie żadnej propozycji imienia, męskiego imienia znaleźć? Kochani, jedna osoba, 7000, jedno imię. Jakie imię? No, szybciutko. Nie zrobię tego, jeszcze nie ściągam koperty. Nie. Ja jeszcze nie pokazuję. Jak chcesz, to pokaż sobie na ekranie. Ja nie chcę mieć tego, wiesz, na sumieniu. Ja nie będę mogła dzisiaj spać przez to wszystko. Za chwilkę ktoś skojarzy. Kto skojarzy, kochani? Kto jest przed telewizorem? Kto szybciutko się do mnie zgłosi? Jest szansa na nawet 7000. Ktoś te 7000 może zabrać. Tylko kto tu wpadnie? Czy jest jedna osoba, która znalazła to imię? Słuchajcie, musimy kończyć szybciutko. Reżyser mówi, że jeszcze tylko 7 chwilek. Dobrze, daj mi 7 chwil. Okej. Kochani, 7 chwilek musi się udać. Kto skojarzy? Kto tu trafi?
Tylko to nie jest czas na szukanie, dobrze? Jeżeli jesteś przygotowany, to po prostu musisz szybciutko wybrać numer i podać mi odpowiedź w tym momencie. Możecie do mnie do studia trafić w każdej chwili, również kiedy na ekranie jest 7, więc jeżeli jesteście przygotowani i chcecie wygrać, to teraz wybierajcie numer, dobrze? Nie czekajcie, aż ktoś zrobi to przed wami, za was i aż ktoś inny wygra te pieniądze. Kto jest przygotowany, kto chce wygrać? 704, 304, 304, szybciutko. Kończymy zagadkę, to jest ostatnie odliczanie, kochani, ostatnia szansa, jeżeli nie macie pomysłu, no ale ja nie chcę zakończyć programu, jak programu, tej zagadki bez zwycięzcy, no. Nie chcę na to pozwolić, bo jest wygrana bardzo duża, 7 tysięcy. 6 chwilek nam zostało, reżyser mnie pospiesza, mówi Monia, ja jestem w stanie nawet te pieniądze zapłacić, ale za moją zagadkę premierową. Nie chcę czekać z tą zagadką. Ta zagadka nawet nie spodziewał się reżyser, słuchajcie, żeby 7 tysięcy złotych, że ta wygrana tak wzrośnie, żeby nie wpadniecie na tę odpowiedź wcześniej. Kochani, ja też jestem w szoku, bo kiedy otworzę tę kopertę, zrozumiecie, co teraz czuję. To jest naprawdę bardzo proste imię. Bardzo proste, polskie, znane. Mam znajomych, którzy mają tak na imię reżyser również. Naprawdę, to nie jest skomplikowany pomysł, ale wy jak zawsze troszkę kombinujecie i tylko właśnie dlatego. Dlatego ktoś z was ma szansę na 7 tysięcy. Spokojnie, mimo tego, że te emocje biorą górę, musi się udać. Wierzę w was, trzymam za was kciuki. Jest jeszcze 5 chwil. Jeżeli jest jedna osoba, która ma pomysł, to niech się zgłosi po te pieniądze. Mam dla tej jednej osoby nawet 7 tysięcy. Kto tu wpadnie? Nie Sebastian, nie Seweryn i nie Szymon. Więc o jakim imieniu, męskim imieniu zapomnieliśmy? Słuchajcie, mamy 5 chwilek. Nie pozwólcie mi dłużej czekać. Jesteś przygotowany? Szybciutko się zgłaszaj. Ktoś musiał skojarzyć. Gdzie jest mój zwycięzca, kochani? Imię, które zaczyna się na S, później jest AN. A co będzie w środku? Nie Sebastian, więc cztery chwilki. Słuchajcie, już nie ma co czekać. Kto tu trafi, kto się zgłosi? Na co czekacie? Nie chcecie 7 tysięcy? Nie wierzę w to. Nie jesteście w stanie znaleźć tego imienia? To jestem w stanie zrozumieć. Ale może jedna osoba? Szybciutko, masz pomysł, nie trać czasu, błyskawicznie zgłoś się do mnie i zabierz nawet 7 tysięcy złotych. Jeszcze przez moment. Cztery chwilki. O jakim imieniu zapomnieliśmy? No, wyleciało z głowy. Mam nadzieję, że jedna osoba jednak myśli o tym imieniu. Już za chwilkę kogoś z was usłyszę. Trzy chwilki do końca. Wybierasz numer. Słuchajcie, zawsze kiedy widzę te trzy chwilki, to mnie to strasznie stresuje. Teraz no, staram się mimo wszystko być spokojna, ale nie jestem w stanie, no bo walczycie o 7 tysięcy. Reżyser chce kończyć. Nie wiem teraz, co będzie z tą zagadką. Mam nadzieję, że ktoś ją rozwiąże, że zaraz będę mogła tę kopertę otworzyć i że będę mogła komuś z was zapłacić. Zapłacić nawet 7 tysięcy. Kto ma pomysł? Kto jest przygotowany? Kogo z was usłyszę? 704, 304, 304. Szybciutko. Dwie chwilki, jeszcze dwie chwilki. Poczekam, jeszcze moment wam daję. Czy jest jedna osoba? Słuchajcie, to jest czas na wybieranie numeru. Kto ogląda program? Nie szukajcie, szybciutko się zgłaszajcie. 704, 304, 304. Kto ma pomysł? Nie Sebastian, nie Szymon. To są dwa najlepsze pomysły, dwie najlepsze propozycje. Seweryn, trzeci pomysł, równie dobry, może troszkę mniej dobry niż Sebastian, bo tak jak wam powiedziałam, Sebastian to jest strzał w 9,5, a nawet przedostatnia literka się zgadza. A idąc tym tropem, udać się znaleźć inne imię, imię, które mogłoby do naszej zagadki pasować? Nie Szymon. Szymon to jest też super strzał. Też na S, też kończy się N. Seweryn, też na S, też kończy się na N. Popularne imiona, ale nie tak popularne wśród znajomych, kochani, jak Sebastian czy Szymon. Jednak Sebastian to najlepszy pomysł.
mimo wszystko wciąż. Uwaga, ostatni moment, kto tu trafi, kochani, kto jest przed telewizorem? Jeden pomysł, naprawdę, jedno imię, jesteśmy na finiszu rozwiązania tej zagadki. Wyleciało chyba widzom, nie wiem. Ja wam pokażę, o co walczycie, może to was zmobilizuje. To was mobilizuje, czy bardziej stresuje w tym momencie? Mam nadzieję, że nie stresuje. Mam nadzieję, że macie przygotowane to imię, że macie je najlepiej zapisane, żeby się nie pomylić, nie przejęzyczyć. I że macie przy sobie telefon, który no, bardzo intensywnie teraz wybiera numer telefonu do studia. Kochani, nie pozwólcie mi dłużej czekać. Ja muszę teraz usłyszeć mojego zwycięzcę. Uwaga! Kto skojarzył? Słuchajcie, skoro nie Sebastian, nie Szymon, to... Słuchajcie, no chciałabym bardzo poprosić, żeby reżyser mi dał drugą literkę, ale on się upiera, mówi, nie Monia, gramy o 7 tysięcy, ktoś musi skojarzyć, ktoś musi na te pieniądze zarobić, zasłużyć. Kochani, chcę, żeby ktoś z was do mnie do studia trafił. Jest jeszcze zero, zaczekaj, no spokojnie, zaraz usłyszę ten telefon, spokojnie. Kochani, kto tu trafi? Szybciutko, dobrze? Słuchajcie, reżyser się niecierpliwie, robię co w mojej mocy, żebyście te pieniądze mogli wygrać, ale no niestety, my też... Nie mamy tego czasu strasznie dużo. Kogo z was usłyszę? Szybciutko. Teraz? Dobrze, trzy chwilki od siebie daję i ja muszę mojego zwycięzcę usłyszeć. Trzy. Dwa. Szybciutko. Kochani, kto jest przed telewizorem? Ja trzymam kciuki. Uwaga, jeden. Jest telefon. Uwaga, halo, halo. Stefan. Nie Stefan, nie o Stefana. Panie reżyserze, co my zrobimy? Brawo dla pana. 50 złotych oczywiście się należy, ale... Nie o to imię nam chodziło. Panie reżyserze, ja się załamałam teraz. No nie wiem, z jednej strony dobrze, panu gratuluję. Cieszę się, że pan znalazł taką propozycję. No ale skąd panu do głowy Stefan przyszedł? Ja żadnego Stefana nie znam w ogóle. Co my zrobimy teraz, panie reżyserze? Nie, ja nie pokazuję, co jest w kopercie. Chcesz, to wyświetlaj. Albo najlepiej, wiesz co? Dobra, wiem, co zrobimy. Daj mi zapisać to imię. Stefan, Stefan. No tak, miałam kiedyś takiego raczka, takiego taką... Dobra, nieważne. Mówiłam... Mówiłam, że Sebastian to jest... No ale Stefan, zobacz, ale zobacz, pan... Przedostatnia litera też się zgadza i pierwsza, i wszystko się zgadza. No brawo dla pana, nie wiem, jak pan to zrobił. Słuchajcie, no zaskakujecie mnie, cały czas się od was uczę. Cały... Przez piąty rok już chyba, nie wiem, ile już pracuję, ale no super. Panie reżyserze, wiem, co zrobimy. Nie czekam na reżysera. Mówiłam, że skoro nie Sebastian i nie Szymon, to... Moje imię też się zaczyna od 3.
nie wiem, nie interesuje mnie teraz to, że reżyserowi się to nie podoba, po prostu musiałam dać drugą literkę, a w ogóle to już ściągam kopertę, kończymy tę zagadkę. Słuchajcie, wierzę, że teraz ktoś skojarzy. Nie ma czasu. Musimy się pospieszyć, jeżeli jest jedna osoba, która jest w stanie mi udzielić prawidłowej odpowiedzi. Co tutaj będzie, no? Słuchajcie, to jest błyskawiczna dogrywka. No pan mnie zaskoczył. Ja bardzo panu gratuluję. Nie wiem, jak pan znalazł to imię. Ja się w ogóle tego kompletnie nie spodziewałam, tego Stefana. Ale dobrze, no Stefan rzeczywiście jest to jakoś popularne imię, chociaż ja żadnego Stefana nie znam. To rzeczywiście kiedyś kupiłam sobie takiego raczka. Broszkę taką, taki, ale była piękna. Ciekawe, gdzie ją zgubiłam. I właśnie ten raczek miał na imię Stefan. Pamiętam, że na Uniwersytecie Warszawskim wszyscy wiedzieli, że to jest Stefan. Więc może jest to jakoś popularne imię. Ale moje imię jest, kochani, chyba nawet bardziej popularne. Musicie mi wierzyć. Za chwilkę wszystko będzie jasne. Teraz na pewno skojarzysz. Musisz skojarzyć. Kochani, walczymy o 7000 zł. Czy jest jedna osoba, która chciałaby powalczyć o te pieniądze? Jak pan powiedział Stefan, to ja przez moment w ogóle... Ja chciałam panu powiedzieć dzień dobry, poproszę o odpowiedź, tak? A pan od razu mi podał to imię. Przez moment nawet mi się wydawało, że to imię usłyszałam. Nie wiem, może po prostu o tym imieniu tak intensywnie teraz myślę, że po prostu chciałam, żeby pan mi to imię podał. Ale nie, pan podał na pewno Stefan, tak? Panie reżyserze, co do tego nie ma wątpliwości. Stefan, tak. No, dobrze, ale może ktoś wpadł na to imię. Może ktoś szybciutko skojarzy, szybciutko do mnie do studia trafi. Kochani, to jest błyskawiczna dogrywka. Muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. O jakie imię męskie chodziło? Od samego początku. Jakie imię powinnam usłyszeć tutaj? Kochani, proste imię, naprawdę. Wszyscy mamy takich znajomych. No, jestem pewna, że pan o takim imieniu właśnie teraz jest przed telewizorem. Jestem pewna, że również osoba, która za chwilkę mi to imię poda, ma znajomego o tym imieniu, bo jest to znane imię. Kto ma szansę na 7000? Ja teraz nie mogę pokazać, co jest w kopercie. Przy takiej nagrodzie nie ma takiej opcji w ogóle, panie reżyserze. Nawet nie biorę tego pod uwagę. Jeżeli chcesz, to sobie to wyświetl. Ja będę miała czyste sumienie, ja tego na pewno nie pokażę. Kochani, jeszcze sekundkę wam daję, jeszcze moment. Czekam, reżyser oczywiście się niecierpliwie i mnie pospiesza, mnie stresuje. Bardzo bym chciała jedną osobę usłyszeć. Czy jest taka jedna osoba przygotowana w tej chwili przed telewizorem? Kto z was do mnie do studia trafi? 704, 304, 304. Skoro nie Szymon, nie Stefan, nie Seweryn i nie Sebastian, to? Czekamy jeszcze momencik. Zobaczcie, usłyszałam. No, kochani. Moment, ktoś skojarzy, mówię ci. To jest oryginalne imię, ale piękne imię, znane imię, popularne. Pan przed sekundką podał mi Stefana, za chwilkę ktoś może mi podać to imię z koperty. Jestem pewna, że zaraz mojego zwycięzcę usłyszę. Kochani, jeszcze nie Stefan i nie Sebastian. To są najlepsze propozycje. Przy Sebastianie narysowałam dwa serduszka i przy Stefanie również. Dlaczego? Dlatego, że powiedziałam wam S-A-N i wy słuchaliście się, wykorzystaliście tę wiedzę i udało się, prawie się udało. Zaraz usłyszę ten strzał w dziesiątkę. Jestem pewna, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Druga literka to Z. Dobrze, ile możesz mi dać czasu? 3 minutki? Dałeś 3 minutki, widzowie się zastanowili, szybciutko usłyszałam telefon. Daj mi 3 minutki. Reżyser mówi, nie mogę dać 3 minut, 2,5 minutki, zegar już wystartował. Niestety, mimo że chciałabym was uspokoić, to muszę was pospieszać. To nie jest czas na szukanie tego imienia, to jest czas na wybieranie numeru. Jeżeli jest jedna osoba, która skojarzyła to imię, szybciutko niech się do mnie zgłosi. Jeżeli nie macie tego imienia, dajcie wygrać innym. Na pewno jest ktoś, kto chciałby o 7000 zł powalczyć. Kochani, 2 minutki 10 sekund, tyle czasu nam zostało. Jestem bardzo ciekawa, kto do mnie do studia trafi. Czy jest jedna osoba, która chciałaby wygrać nawet 7000 zł? S, Z, kończymy A, N i czekam, cały czas czekam. Niecałe 2 minuty. Jesteś przed telewizorem. Masz pomysł? To możesz mieć zaraz 7000 zł.
Minuta 40. O jakie męskie imię chodziło od samego początku, kochani? Naprawdę mamy bardzo mało czasu. Sami widzicie, półtorej minutki dostaliśmy od reżysera. Kto trafi do mnie do studia? Kto się zgłosi? Minuta 15. Kochani, kto walczy? Minuta. No, szybciutko, 7 tysięcy jest do wzięcia, 7 tysięcy do zabrania. Kto tu wpadnie? 50 sekund. 45. 40. Trzydzieści. No, szybciutko. Kto ma pomysł? 20 sekund. Czy jest jedna przygotowana osoba? Kogo z was usłyszę, kochani? 704, 304, 304. Chcesz wygrać? Wybierz numer. I uwaga, odliczam czas do końca, muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i teraz... Nikt nie skojarzył, naprawdę, kochani. Słuchajcie, słyszałam tak skomplikowane pomysły, tak trudne, takie niespotykane wręcz, a to imię naprawdę jest bardzo znane. Za chwilkę otworzę kopertę i sami zobaczycie. Ja nie mogę dłużej czekać, muszę usłyszeć jedną osobę. Czy jest jedna przygotowana osoba teraz przed telewizorem? Szybciutko. Kto tu wpadnie? Szybciutko. Kochani, 704. Dobrze, po raz ostatni wybierzmy razem numer. Tutaj reżyser mnie znowu pospiesza. Spokojnie, spokojnie, wybiorę jeszcze numer, dobrze? Za chwilkę ktoś tu trafi, zobaczysz. Kochani, 704, 304, 304. Szybciutko. Moment, czekamy, jeszcze moment, dobrze? Kochani, nie możesz teraz wyświetlić rozwiązania, spokojnie. Ale chcesz dać ludziom szansę? Daj ludziom szansę. Jeszcze sekundkę. Proszę sobie mówić, dobra Monia, chcę mieć też czyste sumienie, także szansę dam, ale już kończymy program. Ja jestem w szoku, że kończymy program. Kochani, jak to jest możliwe? Nie wiem, nie mam zegarka, nie wiem, która godzina, ale reżyser mówi, że jest strasznie późno. No i rzeczywiście zaraz będę musiała się z wami pożegnać. Kochani, trzymam za was jeszcze kciuki, wierzę, że się uda. Premierowa zagadka chyba zostanie pokazana jutro, jutro spotkacie się z Paulinką, trzymam za was kciuki. A jeszcze dzisiaj jest szansa na to, żeby ktoś z was wygrał nawet 7 tysięcy złotych, ale musisz teraz szybciutko wybrać numer. Masz ten pomysł? Jeżeli nie masz, to nie wybieraj numeru, ale jeżeli masz, to nie czekaj, tylko szybciutko. 704, 304, 304. Zdążysz tu trafić, ale musisz podjąć błyskawiczną decyzję. Kto ją podejmie? A może ktoś już podjął? 704, 304, 304. I teraz? Nie Stefan, no ale nawet tak blisko brzmi, no. Trzy sekundki ode mnie. Trzy. Kończymy program. Moment, jeszcze chwilkę. No, dobrze, spokojnie. Dobrze.
Zdążysz tu trafić, kochani. No emocje dzisiaj niesamowite naprawdę w programie. Sama nie spodziewałam się, że takie będą, bo myślałam, że te zagadki rozwiążecie z pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, może telefonem maksymalnie, ale już czwartego się nie spodziewałam, co dopiero, słuchajcie, tyle osób do mnie do studia trafiło. Nie spodziewaliśmy się, że nikt nie skojarzy tego imienia. Naprawdę to jest nieprawdopodobne. Słyszałam Sebastian, Seweryn, Szymon, Stefan i zapomnieliśmy o tym imieniu, bardzo popularnym. Ja od razu pozdrawiam wszystkich kolegów, którzy tak mają na imię. Momencik, czekamy. Dwie chwilki. Szybciutko. Kto ma pomysł? Wybieraj szybko numer, dopóki mnie widzisz. Jest szansa, że zabierzesz 7000. Kto tu trafi? Dwie chwile. Jeden. Ostatni moment. Zdążę się pożegnać, spokojnie, chwilkę. Słuchajcie, no zupełnie się nie spodziewałam tego Stefana, kompletnie. Ale za moment ktoś tu trafi i poda mi imię z tej koperty. Imię, które cały czas jest bardzo blisko mnie. Teraz, słuchajcie, otwieram kopertę, no bo muszę już. Nie Szymon, bo końcówka Ann. Nie Stefan, bo początek na szy. Kto skojarzy? Kochani, nie mogę dłużej czekać. Kto tu wpada? 704, 304, 304. Dobrze, pokaż ludziom, ile mają czasu. Kochani, popularne imię, znane imię, 1,5 minutki. Zdążysz tu trafić. Ja jeszcze czekam, zegar już ruszył, więc radziłabym ci się naprawdę pospieszyć. Pospiesz się i wygraj nawet 7000 zł. Kochani, czy jest jedna osoba, która skojarzyła ostatnie sekundki programu, to mogę spokojnie powiedzieć, ktoś z was musi tutaj trafić. Czy jest jedna osoba? 704, 304, 304, minutka, 10 sekund do końca. Kto to będzie? Kogo usłyszę? Minuta. 55 sekund. Nie Stefan, nie Szymon, nie Seweryn i nie Sebastian, więc kochani, ostatnie sekundki, zaraz się z wami pożegnam. Macie szansę, żeby wygrać jeszcze 7000 zł, zakończyć ten tydzień szczęśliwie. Bardzo się cieszę, że mogę wam te pieniądze zaproponować. Bardzo się cieszę, że reżyser był cierpliwy i zaczekał, że jeszcze nie wyświetlił wam prawidłowego rozwiązania na ekranie. 30 sekund na wybranie numeru. Wasze 30 sekund. Kto wybierze? Uda się, jeżeli tylko wiesz, o jakie imię chodzi. Masz przy sobie telefon, szybciutko się zgłosisz, to zaraz wierzę, że te pieniądze mogą do ciebie powędrować. Ostatnie sekundki, kochani, 15 sekund. Kto to będzie? Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 5 i uwaga, 4, 3, 2, 1 i teraz... Czekamy. Moment, jeszcze chwilkę, jeszcze sekundkę. 7. Jestem, kochani, ostatni raz rzutem na taśmę wybierzcie. 704, 304, 304. Kto tu trafi? Nie Stefan, ale nawet blisko brzmiące imię. Kto skojarzył? No, nasłuchuję telefonu. Czekam tylko na dźwięk telefonu teraz. Momencik, jeszcze moment. Kto? Już fanfary, wiem, że się uda, wiem, że musi się udać. Kto, kochani, dla kogo nawet 7000?
tu wpadnie? Jeszcze momencik, jeszcze chwilkę. Czekamy jeszcze chwilkę, jeszcze moment. Kto? 3, 2, 1 i słyszę telefon. Kto tu wpadnie? Jeszcze moment, jeszcze chwilę. No daj mi chwilę, spokojnie. Ale daj komuś zarobić te pieniądze. Kochani, 7000 dla kogo? Za tak piękne imię, znane imię, popularne. Dla? Może nawet dla osoby, która ma właśnie tak na imię, ale by było super. Szybciutko. Kto tu wpadnie? No? Ja jestem przygotowana, a wy? Kochani? No. Teraz? Kochani? No szybko, szybko, naprawdę nie mam już czasu, muszę się z wami żegnać. Kto tu trafi? Czekamy? Dobra, do ostatniej sekundy, zaczekaj. Kto? Szybciutko. Jest telefon, halo, dzień dobry. Halo. Poproszę o odpowiedź. Szczepan. No pewnie, że Szczepan. Bardzo panu gratuluję, bardzo się cieszę. Stówkę już pan ma, a teraz walczymy o nawet 7000, 30 sekund, 5 pytań i mam nadzieję, że jest pan gotowy. Tak, ja też mam nadzieję. Pytanie pierwsze. Ile dni pozostało do walentynek, czyli Dnia Zakochanych? O, masz 6. Ile złotych medali olimpijskich ma na swoim koncie Justyna Kowalczyk? Nie wiem. Proszę strzelać. 5. Niestety nie, złote medale ma 2, dokładnie 2. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu, ale życzę panu powodzenia. Jutro spotka się pan z Paulinką, gratuluję stówki i życzę miłej końcówki weekendu. Pa, pa.